13 stycznia minie równo 150 lat od urodzin Jędrzeja Moraczewskiego. No i pierwsze swoje pytanie zadam pani doktor Ilonie Florczak, która przede wszystkim tak jest autorką quasi biografii Jędrzeja Moraczewskiego pod roku 1918. Teraz pracuje nad wspomnieniami. Więc zadam pytanie, które no, jest banalne, ale chyba trzeba je zadać. Co takiego ujęło panią w postaci pierwszego premiera II Rzeczypospolitej, że męczy się pani z nim już bardzo długo? Przyznam szczerze, że praca nad wspomnieniami to jest czysta przyjemność. Nie można tego w taki sposób nazwać, to żadna męka, to jest czysta przyjemność. Sprawia mi wielką radość możliwość opracowywania wspomnień Jędrzeja Moraczewskiego. Moja przygoda z rodziną zaczęła się od pracy magisterskiej, która była poświęcona żonie Jędrzeja Moraczewskiego, Zofii. Były to czasy, państwo na pewno je pamiętają, kiedy jeszcze internet do Polski nie dotarł, w związku z tym musiałam jeździć na kwerendy do archiwum akt nowych, już nie do archiwum KCPZPR, ale archiwum akt nowych, gdzie zapoznałam się z bardzo bogatym zasobem pozostawionym przez Moraczewskich. Wynikało z niego, że rodzina Moraczewskich, nie tylko Jędrzej i Zofia, ale także pozostali członkowie rodziny prowadzili bardzo aktywne życie polityczne i życie społeczne, czy też działalność społeczną. Dlatego też, kiedy rozpoczęłam studia doktoranckie, zaproponowałam promotorowi mojej pracy, profesorowi Samusiowi, abyśmy wspólnie podjęli trud napisania biografii Jędrzeja Moraczewskiego. I szanowni państwo, rozpoczęłam pracę, rozpoczęłam kwerendy, tymczasem ukazała się pełna biografia Jędrzeja Moraczewskiego autorstwa profesora Janusza Gołoty. Byłam wtedy już może w połowie prac, już na półmetku, w związku z tym należało jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Postanowiliśmy z profesorem, że biografia będzie zakończona w 1918 roku, ale będzie należała do takiego nurtu biografii ekologicznych, to znaczy przy okazji opisywania postaci zajmiemy się także środowiskiem i takimi tematami, do których działalność Jędrzeja Moraczewskiego była jakby pretekstem, aby je podjąć. I tak to się zaczęło i jakby do tej pory trwa, oczywiście z przerwą także na badania w innych kierunkach. W chwili, kiedy Krzysztof Smosarski zwrócił się do mnie z pomysłem wydania i opracowania wspomnień Jędrzeja Moraczewskiego, podjęłam tę pracę, która do tej pory sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Nie jestem jedyną osobą, która jakby tą spuściznę Moraczewskich bada. Zajmują się tym także historycy wrocławscy, którzy wydali bardzo bogaty dziennik wydarzeń autorstwa Jędrzeja Moraczewskiego z lat 1939-1944. Również historycy wrocławscy profesor Joanna Dufrat i profesor Piotr Cichoracki wydali wspomniane przez Krzysztofa Smosarskiego listy Zofii Moraczewskiej do Heleny Kozickiej oraz korespondencję małżonków z lat 1918, korespondencja z okresu I wojny światowej. Wydaje mi się, że to nie jest ostatnie słowo ośrodka wrocławskiego, jeżeli chodzi o spuściznę Moraczewskich. Wspominałam już o profesorze z Olsztyna, profesorze Januszu Gołocie, który nadal jakby poświęca uwagę Jędrzejowi Moraczewskiemu, ale też coraz więcej badań, coraz więcej młodych historyków zajmuje się Zofią Moraczewską. I pani doktor Cybulska z Kielc napisała
biografię Zofii Moraczewskiej i teraz z niecierpliwością czekamy, aż zostanie wydana. Bardzo się cieszę, że te wszystkie prace pojawiły się na rynku wydawniczym, czy też w naszym środowisku historycznym, bo będą po pierwsze odebrane przez większe grono i będą też stanowić takie źródło do dalszych badań nad codziennością okresu, o którym piszą zarówno Zofia, jak i Jędrzej Moraczewscy. Tytuł naszej dzisiejszej dyskusji brzmi Moraczewski w polskiej pamięci historycznej. I zanim zaczniemy analizować szczegóły jego bogatej biografii, to ja zadam Państwu pytanie takie zbiorcze, żebyśmy na razie na poziomie może ogólności i od tego ogółu zeszli już potem do szczegółu spojrzenia na postać Moraczewskiego. W których momentach polskiej historii, nie tylko oczywiście II Rzeczpospolitej, ale dochodzenia do niepodległości, Moraczewski jest postacią ważną, bardzo ważną i odciska swoje niezatarte piętno. Potem będziemy o tym mówili jeszcze szczegółowo, bo przecież to jest kopalnia różnych i innych wątków, ale jeżeli moglibyśmy tam wymienić taki katalog, bez której polska pamięć historyczna i historia polskich socjalistów no, byłaby uboższa. I teraz zacznę może od pana profesora Andrzeja Friszka. Proszę państwa, no więc oczywiście to była postać bardzo ważna w długim okresie czasu. Myślę, że z całą pewnością od czasu I wojny światowej, no w zasadzie do 1939 roku, no, a powiedzmy do początku lat 30., no to jest jeden z czołowych działaczy, również ze względu na swoje konflikty z partią, Związek Związków Zawodowych i tak dalej. Więc to jest dosyć długi okres czasu. Powiedziałbym, że od razu mówię publicznie, znaczy historia Galicji nie jest mi aż tak dobrze znana, żebym tutaj się ośmielał stawiać jakieś mocne hipotezy, zostawiam to pani doktor, ale niewątpliwie należał on do przywódców Polskiej Partii Socjaldemokratycznej, był posłem do Sejmu, był osobą znaną publicznie i w okresie tworzenia ruchu niepodległościowego, tego zbrojnego ruchu niepodległościowego przed Józefa Piłsudskiego po roku 1908, no on już wtedy był postacią ważną. Przypuszczam, że wtedy też te związki z Piłsudskim na tyle się, że tak powiem, zadzierzgnęły, że potem się tylko rozwijały i przypomnę, że w czasie, kiedy Piłsudski siedział w Magdeburgu, czyli to jest 17-18 rok, to Moraczewski był szefem właściwie konwentu organizacji A, czyli takim, no, można powiedzieć, główną postacią polityczną całego obozu piłsudczykowskiego i razem z Leonem Wasilewskim, oni wtedy blisko ze sobą współpracowali, no, tworzył, że tak powiem, takie podwaliny pod politykę obozu niepodległościowego, który w listopadzie 18 roku stworzy państwo polskie. Stworzy państwo polskie, mówię to, że tak powiem, z tymi słowami w sposób twardy. Jędrzej Moraczewski w czasie tego tworzenia był premierem rządu, więc był drugą osobą po Piłsudskim, która tworzyła państwo polskie. Jego instytucje, jego miejsce ustrojowe, w gruncie rzeczy jego miejsce międzynarodowe w jakimś sensie też, prawda, bo to jest relacje z Niemcami i z Ukraińcami i prawda, potem początek konfliktu z Rosją sowiecką. To był bardzo krótki okres właściwie, to jest parę tygodni. Od, prawda, nie wiem, 15 listopada, jeśli dobrze pamiętam, do mniej więcej 15 stycznia, czyli bardzo krótki. Niemniej, że tak powiem, to jest okres, kiedy powstało państwo polskie. Potem już tylko się rozwijało, uzupełniało, mnożyło, powiększała się armia, rozwijały się urzędy, prawda, służba dyplomatyczna i tak dalej, ale w ciągu tych paru tygodni ono powstało, zostało zbudowane. W związku z tym, no to trudno powiedzieć, żeby, właśnie to już nie wymaga komentarza to, co powiedziałem. To jest postać pierwszorzędnej wagi w czasie tworzenia państwa polskiego
I w gruncie rzeczy późniejsze znaczenie Muraczewskiego w życiu publicznym Polski jest jakby tego konsekwencją w jakimś sensie, chociaż oczywiście też wynika z jego aktywności w Polskiej Partii Socjalistycznej i tego, że był jednym z jej przywódców. A więc, prawda, rola w Sejmie, rola w życiu publicznym w ogóle, bycie ministrem w rządzie Skrzyńskiego, potem, prawda, w okresie przewrotu majowego. No i wreszcie to, że on w gruncie rzeczy jest takim symbolem ciężkiego problemu do wyjaśnienia, do zanalizowania psychologicznie, ideowo, politycznie. To jest taka mina w gruncie rzeczy, którą każdy, kto się bada Muraczewskiego, musi sobie dobrze przemyśleć, żeby to spróbować ułożyć, a to nie jest łatwe. Czyli, że człowiek dokonuje wyboru, prawda, po maju 26, czy idzie z Piłsudskim. Wiadomo, że on będzie, prawda, ograniczał parlamentaryzm, mamy te wszystkie dramatyczne rzeczy, walki z Sejmem i tak dalej. Czy pozostanie przy PPS, przy tej ideologii młodości, przy tych ideach. On próbował to jakoś łączyć, ale generalnie no, wybrał Piłsudskiego, prawda? Dokonał rozłamu, czy on dokonał, czy jego właściwie wyrzucili z tej PPS w 28 roku i tworzył coś, co w gruncie rzeczy nie ma pewnej ciągłości w polskiej polityce, myśli politycznej, czyli ruch, który się nazywał Związek Związków Zawodowych, to jest taka próba stworzenia lewicy umiarkowanej, opartej przede wszystkim o związki zawodowe, aktywność ludzi właśnie w związkach. Teraz jest książka niedawno wydana profesora Chwedoruka o tym Związku Związków Zawodowych, a wcześniej jeszcze była praca Seweryna Eisnera, to jeszcze w PRL-u wyszło, bardzo taka ważna książka. No ale to jest, że tak powiem, pewna trudność. Ja bym powiedział, że to jest też powód, dla którego Muraczewski na długie lata trochę zanikł. Bo tak, PPS-owcy, prawdziwi PPS-owcy, no to uważali, że zdradził właściwie tą partię. W 28 roku odszedł i nie dbali o jego przypominanie, jego zasług, jego miejsca. No mieli go, że tak powiem, za kogoś, kto od nich odszedł i mieli o to złość, żal i pretensje. Dla prawicy on był nigdy do nie zaakceptowania. To ja myślę, że o tym sobie będziemy musieli o tym porozmawiać za chwilę. Dla prawicy Muraczewski był nigdy nie do zaakceptowania, a pewne, że tak powiem, ślady tego widzimy nawet dzisiaj. W czasie, że tak powiem, tych obchodów stulecia nieraz padały takie sformułowania, które sugerowały, że pierwszy rząd niepodległej Polski to jest Paderewski. No przecież to jest nieprawda kompletna. Oczywiście. A tym niemniej, że tak powiem, ona za endecką narracją o niepodległości, bo to była endecka narracja, endecy właściwie dopiero uznawali rząd Paderewskiego, ona się jakoś przybija do współczesności i powoduje, że Muraczewski znowu zanika. W rezultacie mamy osobę numer dwa w tworzącym się państwie polskim, która nie ma ulic, nie ma pomników, nie ma żadnych upamiętnień, jest skazana na milczenie przez najpierw komunistów z przyczyn oczywistych, a potem przez endeków i klerykalne środowiska, które go nigdy nienawidziły, zawsze go nienawidziły. W związku z tym mamy, że tak powiem, postać, którą musimy odbudowywać jej znaczenie, jeżeli chcemy być w prawdzie historycznej. Teraz pytanie do ciebie, Przemku. W zasadzie no to samo, czyli za co ty cenisz Muraczewskiego, albo jaki jest jego wkład w polską historię? Możesz uzupełnić, możesz się zdawać, bo w tych samych sprawach po prostu. Tak, znaczy wydaje mi się, że gdyby spytać przeciętnego Polaka interesującego się historią, z kim, z jakim działaniem, z jaką rolą historyczną kojarzy Jędrzeja Muraczewskiego, no to podejrzewam, że jeżeli by coś wybrzmiało, no to by wybrzmiało właśnie to, że jest premierem rządu polskiego na przełomie 1918-1919 roku, czyli albo drugiego rządu ludowego, albo pierwszego rządu II Rzeczypospolitej, no więc niejako tego, który jest, używam tego w cudzysłowie, oczywiście legalizowany przez Józefa Piłsudskiego i działa pod jego skrzydłami. Natomiast rola Muraczewskiego jest na pewno szersza. Ja bym może inaczej postawił pytanie, bo tutaj pytanie było postawione, w jakich momentach uwidacznia się ta rola Muraczewskiego. Mi się wydaje, że ciekawe byłoby również spojrzenie na Muraczewskiego jako na przykład postaci, która jest symbolem
pewnego środowiska. Tutaj już profesor Friszke o tym zaczął mówić, mianowicie środowiska lewicy niepodległościowej, lewicy socjalistycznej, no przecież w końcu Józef Piłsudski do roku 1900, no i teraz możemy się spierać, 14, 18, a może znacznie wcześniej, no to przecież jest towarzysz Wiktor, towarzysz Mieczysław, przywódca PPS-u, jeden z przywódców PPS-u, redaktor Robotnika, ale to chodzi o tą formację lewicy socjalistycznej, o to środowisko, które rzeczywiście w pewnym momencie w II Rzeczypospolitej stanęło wobec takiego dylematu. Znaczy to właściwie można powiedzieć był pewnego rodzaju dla niektórych wręcz taki dramat wewnętrzny, prawda? To znaczy, czy jestem bardziej Piłsudczykiem, czy jestem bardziej socjalistą? To znaczy niektórzy jak Jędrzej Moraczewski próbowali łączyć te dwa elementy, no ale niezależnie od tego, jakby starali się je łączyć, no to od drugiej połowy lat 20. przynajmniej było wiadomo, że jeżeli chce się być zorganizowanym Piłsudczykiem, to nie można być zorganizowanym w Polskiej Partii Socjalistycznej socjalistą, prawda? I zresztą przykłady tych postaci można by mnożyć, bo oczywiście najbardziej taką chyba wzorcową jest Jędrzej Moraczewski, ale mogę się odnieść chociażby do własnego krajana łodzianina, tak, Aleksego Rżeskiego, który do pierwszego prezydenta Łodzi w II Rzeczypospolitej, który przeżywał demokratycznie wybranego, który przeżywał dokładnie podobne dylematy. Coś, co do tej pory łączyło się w sposób niejako organiczny. Piłsudski był przywódcą lewicy, był przywódcą PPS-u, był tym, który chciał zmienić rewolucję 1905 roku w powstanie narodowe. Był tym, który był głównym przeciwnikiem, przepraszam, endecji. Raptem okazywało się, że staje po drugiej stronie barykady. Wydaje mi się, że losy Moraczewskiego i działalność Moraczewskiego jest też ważna poprzez właśnie egzemplifikację działań tego środowiska, tych ludzi, którzy się w takiej sytuacji czy w takiej opresji znaleźli. Natomiast wydaje mi się, że rola Moraczewskiego, oprócz tego, że był premierem rządu ludowego, istotna, no to jest na pewno rola jednak, jeżeli już mówimy o tym dylemacie, czy jestem Piłsudczykiem, czy socjalistą, to jest na pewno rola w okresie przewrotu majowego, gdzie Jędrzej Moraczewski no, po raz kolejny jest osobą, która realizuje działania, plany marszałka Piłsudskiego, umożliwiając de facto w jakiejś mierze, w jakimś zakresie powodzenie przewrotu majowego. Mam tutaj na myśli między innymi jego rolę oczywiście w strajku kolejarzy. Przypomnijmy, to był taki strajk wybiórczy, w największym uproszczeniu można powiedzieć, polegający na tym, że oddziały wierne rządowi do Warszawy nie docierały, natomiast oddziały wierne Józefowi Piłsudskiemu do Warszawy docierały, prawda? To taka była mniej więcej idea strajku roku 26, strajku kolejarzy. I wydaje mi się, że ta rola Moraczewskiego jest również ważna. W latach 30. tutaj profesor Friszke mówił o Związku Związków Zawodowych. To był, jak sądzę, w rozumieniu Moraczewskiego i ludzi jemu podobnych politycznie, to była próba realizacji takiego planu, który niektórzy Piłsudczycy określali mianem, czy takim hasłem, uspołecznić państwo, upaństwowić społeczeństwo. To znaczy obydwa te elementy miały mieć wtedy wydźwięk pozytywny. Chodziło tutaj o to, by niejako zakotwiczyć obóz rządzący, obóz piłsudczykowski w najogólniej pojętych dołach społecznych, tak, aby stworzyć dla niego takie podwaliny w postaci poparcia społecznego. No przypomnijmy, że Związek Związków Zawodowych, tak zwane 3Z-y w latach 30., no to do drugiej połowy lat 30. to jest właściwie jeden z najsilniejszych ruchów zawodowych, jeden z najsilniejszych związków zawodowych w Polsce międzywojennej, który usiłuje wpływać, no teraz pytanie, na ile były to ograniczone możliwości, nazwijmy to, na politykę socjalną rządów piłsudczykowskich. Ja bym jeszcze tylko powiedział o tym, że Jędrzej Moraczewski w jakimś sensie jest podobny do Józefa Piłsudskiego. Proszę zwrócić uwagę, Józef Piłsudski, oczywiście określamy go jako autora przewrotu majowego i tego, który likwiduje demokrację w roku 26, ale jeżeli tak, to równie zasadnie możemy powiedzieć, że w roku 18-19 jest ojcem demokratycznego państwa, ponieważ to on niejako, nie wiem, czy Ilona się tutaj ze mną zgodzi, jeśli chodzi o ten czasownik, nakazuje premierowi Moraczewskiemu przygotować demokratyczną ordynację wyborczą. Więc to jest jakby pewne podobieństwo, a w roku 26 pomaga Józefowi Piłsudskiemu, choć tutaj nie zgodziłbym się z tą tezą, że od razu wiedział, że to będzie przekreślenie
systemu demokratycznego. Tego nie wiedziało wielu piłsudczyków. Ja nie wiem, czy do końca zdawał sobie sprawę z tego również, co nastanie później i jak będzie się kształtowała sytuacja polityczna. Sam Piłsudski, bo to było jednak bardzo, bardzo dynamiczne. To jest dość zaskakujące podobieństwo losów właśnie pomiędzy Moraczewskim a Józefem Piłsudskim również na tym polu. Jeśli mogłabym coś dodać, to rzeczywiście w 1918 roku w listopadzie powstało Nowoczesne Państwo. Jedno z najbardziej nowoczesnych państw w Europie i to jest największe osiągnięcie rządu Moraczewskiego i naczelnika państwa. I chciałabym także tutaj uzupełnić jedną informację. Rzeczywiście w roku rocznicowym, czyli w 2018 roku wśród wielkich Polaków, którzy stanowili niepodległą Polskę, nie wymieniano Jędrzeja Moraczewskiego, ale myślę, że próbą jakby naprawienia tego błędu, ewidentnego błędu, było przyznanie Jędrzejowi Moraczewskiemu orderu Orła Białego, który był wręczony właśnie chyba 11 listopada, jeżeli dobrze pamiętam, 2018 roku. Co prawda informacja ta trafiła do historyków, do osób zainteresowanych, ale właśnie w społeczeństwie nie jest znana. Co więcej, film, który został puszczony z okazji 11 listopada, wspomniał, że był taki rząd i na tym się skończyło. I rzeczywiście ja też nad tym ubolewam, panie profesorze. To teraz tak, myślałem, że państwo powiecie już wszystko, w tym sensie o tych ważnych sprawach związanych z Moraczewskim, ale o tych podziałach. I teraz tak, jest jeszcze jedna ważna rzecz, która, tego cofnę się chwilkę jeszcze wcześniej, nawet przed roku 1914, i to jest taki podział, który wtedy nie był przecież oczywisty i będę o to państwa zaraz pytał. Czy ja jestem socjalistą rewolucji społecznej, tak? I idea wyzwolenia klasy robotniczej, ustawy społeczne, ten dekalog, który później Moraczewski przecież wprowadza, dekalog socjalistyczny jest najistotniejszy, czy jednak ja jestem socjalistą polskiej niepodległości. I ja stawiam tezę i jestem bardzo ciekaw państwa opinii, że bez takich ludzi jak właśnie Moraczewski, bo sam Józef Piłsudski ze swoim uporem, który stawia hasło niepodległości jako pierwsze, który zmaga się z tymi towarzyszami, którzy później będą tworzyć PPS, Lewicę, a w konsekwencji Komunistyczną Partię Polską, to sam Józef Piłsudski pewnie, gdyby nie miał takich ludzi, jak chociażby Jędrzej Moraczewski, dla którego idea niepodległości była ideą podstawową, jakby pierwszą, jakby formującą, a to ten kształt PPS-u w tamtym okresie, mówię o latach 1907 do 14, gdzie on przemodelowuje ideę niepodległości jako pierwszą ideę insurekcji, powstania zbrojnego i tworzenia w ogóle oddziałów militarnych czy paramilitarnych, pewnie by się to mogło inaczej potoczyć, bo przy formowaniu PPS-u ci towarzysze społecznicy, tak, rewolucjoniści społeczni, chwilami mieli większość po prostu. Jak na to państwo patrzycie? I może teraz właśnie zacznę od pani doktor Ilony, bo to są ten okres pierwszy, kiedy on formuje swoją kosmologię polityczną, że tak bym powiedział. Chwilkę pomyśleć, ale rzeczywiście ja się zgodzę tutaj z stwierdzeniem, że bez takich ludzi jak Jędrzej Moraczewski, Piłsudski tak naprawdę niewiele by zdziałał. Niewiele by zdziałał. I jednak pytanie powinno brzmieć, jest takie pytanie, w jaki sposób Piłsudski był w stanie przekonać, zafascynować tyle osób, które, jak wiemy, w okresie przedwojennym znaczyły znacznie więcej, jeżeli chodzi w opinii publicznej, czy też w środowisku politycznym, miały o wiele większy odbiór społeczny, były lepiej znane, piastowały odpowiedzialne stanowiska. Mam tutaj na myśli oczywiście Moraczewskiego, ale na przykład też Ignacego Daszyńskiego, który także dał się uwieść tej idei niepodległości.
Tutaj pytanie jest, w jaki sposób, oprócz tej takiej idei nadrzędnej, czyli odzyskanie niepodległości, chociaż tutaj, jeżeli chodzi o Daszyńskiego, no to oczywiście możemy dyskutować, w jaki sposób Piłsudski zdołał przekonać do swoich planów, posłów i osoby, które były znane w środowisku politycznym Galicji przede wszystkim. Myślę, że tak powinno brzmieć to pytanie i ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Może? Może ja bym trochę od innej strony się za to zabrał. To znaczy, ja bym za to... Co? Każda strona dobra. No. I ja bym powiedział, trochę tutaj kluczem do zrozumienia tego jest, to zaskakujące, co powiem, publicystyka Róży Luksemburg. Mianowicie, to jest taki świat, w którym ci ludzie różni gdzieś się spotykali. Właśnie niestety tu nie ma nic o Róży Luksemburg. Nie ma. A oni się znali, w Szwajcarii się spotykali. To wiemy, że tak powiem, z innych zapisków. Daszyński, właśnie Moraczewski, Róża Luksemburg, chyba Marchlewski też w pewnym momencie. Oni się gdzieś tam spiknęli, że tak powiem, w tej Genewie czy Zurichu. No i jak to ludzie dwudziestoletni przy winie pewnie, przy różnych dyskusjach. No nie mamy relacji dokładnych, ale możemy sobie pewne rzeczy wyobrażać. Bo przecież to była taka polska kolonia, tam się w gruncie rzeczy wszyscy musieli o siebie ocierać, przynajmniej przez pewien czas. I to jest w zasadzie pęknięcie, które wtedy się zaczyna, zanim właściwie powstają ruchy polityczne, jeszcze przed tym, przed PPS-em. Ono jest w gruncie rzeczy bardzo naturalne i dlatego mówię, kluczem jest Róża Luksemburg, znaczy jej obserwacja taka, gdzieś ona to napisała, że PPS to jest partia inteligentów zapatrzonych w polskie tradycje powstańcze, w polskie tradycje insurekcyjne, którzy, że tak powiem, chcą do ruchu robotniczego wnieść właśnie polskie dziedzictwo. No i ona oczywiście była przeciwko temu, bo ona była międzynarodowa marksistka i uważała, że to jest zaśmiecanie idei socjalistycznej. I to jest ten podział, ale ta jej obserwacja jest trafna. Znaczy są to ludzie, że tak powiem, którzy z rodzin, z domu wynieśli patriotyzm, przywiązanie do Polski, przywiązanie do tradycji powstań, do myśli o tym, że Polska powinna się odrodzić i je łączyli ze współczesnymi ideami świata. Socjalizm był taką bardzo silną ideą popularną wśród młodzieży, trudno było się z nim nie zetknąć. I łączyli to, prawda? To jest bardzo charakterystyczne też dla innej grupie, bo ja bym tak trochę protestował, że tak jak uwielbiam Piłsudskiego, tak bym nie powiedział, że on tylko sam jeden wnosił. On miał obok siebie Jotkę Narkiewicza, człowieka z wielkiego proletariatu waryńskiego, który też się znalazł w tej Szwajcarii. To jest jeszcze jeden, prawda, kompan do wina i kolacji. Miał Baja Jędrzejowskiego, to samo, wielki proletariat. Miał, że tak powiem, właśnie Wasilewskiego, który przed zaraz powiem. To jest cała grupa bardzo wybitnych indywidualności. Każda z tych osób, które ja tu wymieniam, zasługuje na solidną monografię. To byli wybitni ludzie. I, że tak powiem, oni się gdzieś potrafili. Jeszcze Aleksander Dębski, też człowiek od Waryńskiego, bardzo ważny. Oni gdzieś, że tak powiem, tam tworząc tą PPS się zetknęli w roku 1892. I w gruncie rzeczy nadali temu taki kształt, jaki potem się toczył. Także Moraczewski oczywiście jako Galicjanin, obywatel Austrii, nie uczestniczył w tym bezpośrednio, bo oni wszyscy byli z zaboru rosyjskiego i tworzyli partię w zaborze rosyjskim, robotnik, tą całą konspirację i tak dalej. Potem organizację bojową. Moraczewski był jakby gdzie indziej, no bo był w Krakowie, był, prawda, posłem, miał inne możliwości, ale to jest oczywiście bezustanny kontakt, no, czytał wszystko, co oni robili, spotykał tych ludzi, znał tych ludzi, bo to przecież ich nie było tak dużo. Ile ich tam było, tych działaczy na tym szczeblu? Setka może. Więc oni się gdzieś ocierali o siebie i wzajemnie na to oddziaływali. Piłsudski natomiast, zgoda, on imponował, myślę, tym, to niekoniecznie chodzi o samego Moraczewskiego, ale też o innych ludzi,
on imponował wieloma cechami niezwykłymi. To znaczy był niezwykłym konspiratorem. To było doskonałe, co on robił. To była najdłużej działająca konspiracja w państwie rosyjskim bez wpadek. Lenin jeszcze nie miał żadnej konspiracji, nie miał nic. A Piłsudski kierował partią, wydawał podziemne pismo, parę lat bez wpadki. Niesamowite to, bo to musiało być w pewnym sensie cud. Nikomu się wcześniej nie udał. Stworzył, że tak powiem, organizację sprawnie działającą, jak na takie warunki i możliwości. Był przy tym człowiekiem, jak mało jest takich zapisków, ale trochę jest, no, uroczym w jakimś sensie, znaczy takim, powiedział, porywającym, bo łączącym tą taką legendę konspiratora, człowieka, który wiele razy się styka ze śmiercią, z więzieniem, przeszedł przez więzienie, dramatyczne, prawda, 1901, to cała Cytadela i tak dalej. Zarazem jest człowiekiem, który umiał uwodzić politycznie. Umiał uwodzić, są takie, prawda, robił wrażenie i umiał pozyskiwać, przekonywać. Stąd, no i właśnie, łączył tą ideę patriotyczną i nie tylko na poziomie sentymentu, ale też pomysłów politycznych. To jest w polityce kluczowe, ma mieć pomysły polityczne, jak ideę wcielać w życie. No to Piłsudski miał, czasem szalone, jak wyprawa do Japonii. No to było szaleństwo kompletne. Ale, że tak powiem, ono coś dawało. To nie jest tak, że ono nic nie dawało. I w sumie, że tak powiem, no, w takich warunkach się rodziło to poczucie, że to jest wódz, komendant. Komendant myśli. To będzie bardzo charakterystyczne, co tutaj było. W pewnym momencie się to upowszechni. Moraczyński też to jakoś dzielił. Komendant myśli za nas. On wie lepiej. Nawet jak mamy wątpliwości, to musimy zawierzyć jego rozumowi, bo tyle razy się nie mylił, tyle razy prowadził, a doprowadził nas do niepodległej Polski. Przemku, oddaję ci głos. Ja tylko jeszcze dorzucę jeden element do tej układanki. To jest tradycja powstania styczniowego. I to jest, i to łączy z Moraczewskim Piłsudskiego mocno. Przypomnę w obliczu Ilony, że przecież ojciec Moraczewskiego był żołnierzem generała Langiewicza, a Piłsudski uchodzi, słusznie uchodzi za człowieka, który jest historykiem powstania styczniowego i doświadczenie powstania styczniowego głęboko przeanalizował. I jego późniejsze rozwiązania też chyba tkwią z tego, że on chciał przezwyciężyć te błędy, które wtedy się zrodziły. Przemku, oddaję ci głos. Jeśli mogę uzupełnić, właśnie drugi tom wspomnień Moraczewskiego ten mit powstańczy podnosi to bardzo wyraźnie, także warto zwrócić na niego uwagę. I teraz już nie będę przeszkadzać. Kilka takich uwag. Osobiście poczułem się bardzo komfortowo, ponieważ ku mojemu zadowoleniu dyskusja o Moraczewskim stała się dyskusją o Józefie Piłsudskim, co osobiście mojemu sercu jest bardzo bliskie. Natomiast ja nie wiem, czy Państwo zauważyli, do czego doszło, bo ja bym nie wspominał o tym, tylko to jest jakby dla mnie też przykład tego, o czym chcę powiedzieć. Mianowicie uważam, że popełniamy pewien błąd, jak tu wszyscy siedzimy, żądając od historii albo od tej warstwy ocennej historii, aby była sprawiedliwa. Pozwoliłbym sobie na taką może nieco frywolną uwagę, że jeżeli Państwo mówią czy myślą o tak zwanych ojcach niepodległości, to proszę zwrócić uwagę, że jakby to określić, są wśród nich zachowane parytety. Prawda? A więc mamy Piłsudskiego, który jest symbolem siebie samego, Piłsudskiego i państwa polskiego. Mamy Romana Dmowskiego, a więc twórca, ideolog, przywódca narodowej demokracji. Mamy Wincentego Witosa, zgódźmy się co do tego, że to jest właściwie taka personifikacja ruchu ludowego. Prawda? Więc miejsce należne temu środowisku w walce o niepodległość. Dołączył ostatnio Wojciech Korfanty, prawda? Czyli z kolei mamy reprezentację chadecji, środowiska chadeckiego. No i oczywiście mamy Ignacego Daszyńskiego jako tego pierwszego polskiego przykładowego, wzorcowego socjalistę. Mam wrażenie, że Moraczewski
Jeżeli byśmy ujęli to sportowo, jeżeli to jest ta absolutna ekstraklasa polityczna, no na pewno jest w pierwszej lidze w takim razie. Natomiast chyba ze względu właśnie na dylematy, czy na próbę łączenia pewnych wątków politycznych w swojej działalności, on się po prostu na taki symbol, który można byłoby twardo wybić, prawda, i pokazać jako pewien wzorzec, zwyczajnie nie nadaje, dlatego że właśnie w nim pojawiają się, mam wrażenie, trzy takie elementy czy sposoby myślenia, idee, które właściwie którym pozostał wierny, ja mam wrażenie, do końca życia, nie będąc organizacyjnie w PPS-ie, zakładając własny, prawda, czyli dawną frakcję rewolucyjną. Mianowicie to był państwowiec, to był Piłsudczyk w znaczeniu wierności Piłsudskiemu, niekoniecznie jego następcom, i to był socjalista. Przyznam szczerze, ja tego nie planowałem, ale jeżeli państwo zwrócili uwagę, to te trzy elementy się układają w skrót PPS, Polska Partia Socjalistyczna, prawda? Może to też jest jakiś symbol w takim razie. W związku z tym on nie nadaje się jako taki klarowny symbol określonej bardzo linii politycznej, prawda? To jest człowiek, który przeżywał polityczne rozterki i który rozwiązywał je w taki, a nie inny sposób. Zresztą można chyba w ogóle powiedzieć, jeżeli mogę, jeszcze taką krótką uwagę, ponieważ to, co mnie osobiście zaciekawiło, kiedy też zapoznawałem się z tekstami Moraczewskiego dzięki koleżance, to spojrzałem na niego z trochę innej strony. Mianowicie proszę zwrócić uwagę, że to jest postać bardzo interesująca, ponieważ on zarówno w sensie prywatnym, jak i w sensie działalności publicznej właściwie życie nie oszczędziło mu niczego, tak? To znaczy wzlotów, wielkich sukcesów i jakby ostatecznych tragedii. No, ujmę to w ten sposób, w sferze publicznej, no to przecież jest socjalista, niepodległościowiec, którego marzenie się ziszcza, bo tworzy się niepodległe państwo polskie. Jak zauważył pan profesor Friszko, on uczestniczy w jego tworzeniu, kształtuje je, prawda? Lepi tą instytucję II Rzeczypospolitej. Między innymi nie tylko dzięki ordynacji wyborczej, ale też tym słynnym dekretom, które miały wprowadzić porządek zgodny z ideą pewnej sprawiedliwości społecznej, tak jak to było wtedy przez Moraczewskiego rozumiane. Potem zaczyna przeżywać, mam wrażenie, rozczarowania, ponieważ to państwo polskie z niczyjej winy, z winy swojej biedy, nie jest w stanie zrealizować tych planów, które można by określić jako szklane domy Żeromskiego, prawda? Potem przeżywa dramat związany z tym, że musi rozstrzygać pomiędzy PPS-em a Józefem Piłsudskim. No i wreszcie przeżywa tragedię, która polega na tym, że to państwo polskie przestaje istnieć. Tak? To znaczy niestety los nie oszczędził mu przekleństwa długiego życia, więc w związku z tym doczekał nie tylko września 1939 roku, ale i przeżył lwią część okupacji niemieckiej, widząc jak ta okupacja niemiecka wyglądała. I w życiu osobistym podobnie. To jest na początku szczęśliwa, no tak można powiedzieć, mimo śmierci pierwszego dziecka rzeczywiście bardzo wcześnie, ale szczęśliwa, wielodzietna rodzina, a potem to jest rodzina, która po prostu ogranicza się do Jędrzeja Moraczewskiego i jego żony, prawda, bo dzieci giną czy to w wojnie 20 roku, czy tak jak to wspólnie ustaliliśmy, jak to Ilona stwierdziła, mimo że Moraczewski o tym nie wiedział, bo to było przed nim ukrywane, no giną także w okresie II wojny światowej. To jest, ja bym powiedział, to jest taka postać z ludzkiego punktu widzenia, taka szekspirowska właśnie, tragedia szekspirowska, która się rozgrywa w latach międzywojnia i II wojny światowej. Tak, i jeszcze byśmy dorzucili tą śmierć, która jest śmiercią też absolutnie przypadkową, kiedy w zasadzie już wyzwolenie jest tuż i wtedy on umiera. I ja chciałbym, bo obiecałem też Ilonie, więc chciałbym jeszcze wrócić na chwilkę do tego okresu formującego Moraczewskiego jako polityka. I tak zastanawiam się, bo to przecież też są pewne rafy biograficzne takiej postaci. I ja sam zadawałem sobie takie pytanie, no przecież jest inżynierem, wziętym inżynierem, realizuje swoje pasje zawodowe, dobrze zarabia,
fakt, że jest zaangażowany politycznie, no bo daje ogromne pieniądze na gazetę socjalistyczną, która staje się dziennikiem, bo dzięki tym pieniądzom, bo on nie mogłaby się stać, a jednak jest ten moment, kiedy on rzuca to wszystko i zajmuje się polityką. No oczywiście jest to związane z mandatem do Rady Narodowej Austriackiej, ale jednak jest to bardzo głęboka decyzja, która formuje już potem całe jego życie. No, zostaje zawodowym politykiem. Ty znasz ten okres jego najwcześniejszy, najlepiej znasz tu wszystkich przecież. Jak do tego dochodziło? Stopniowo. Po zakończeniu studiów i zatrudnieniu się przy budowie kolei państwowych, Moraczewski zdecydował się na ożenek i wraz ze swoją żoną Zofią wyprowadza się na prowincję galicyjską, gdzie, tak jak już wspomniano, wiedzie bardzo szczęśliwe małżeńskie życie, pracując na rzecz państwa, czyli budując linie kolejowe w Galicji Wschodniej. Będąc mieszkańcem prowincji galicyjskiej, nie zrywa do końca kontaktu ze środowiskiem, z którego się wywodzi, czyli ze środowiskiem lwowskiej inteligencji, wśród których spotyka się również z ludźmi o przekonaniach socjalistycznych, szczególnie w okresie, kiedy po wyczerpującej pracy w tak zwanym polu, czyli przy budowie linii kolejowej, wraca do Lwowa. Tam jakby w tym okresie nie tylko zacieśnia stosunki z socjalistami, ale też przekonuje się ostatecznie, że to jest ta linia, którą będzie kontynuował. 1907 rok, przełomowy rok zarówno dla monarchii habsburskiej, jak i dla Moraczewskiego. To jest rok pierwszych tak zwanych wolnych wyborów, bezpośrednich wyborów do austriackiej Rady Państwa. Socjaliści bardzo, bardzo liczyli, socjaliści, czyli Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji Śląska, bardzo liczyli na dobry wynik, ale też szukali ludzi, byli zaskoczeni tym, że rzeczywiście są wreszcie wolne wybory, w których mogą głosować wszyscy mężczyźni. Przypomnijmy, że to byli tylko mężczyźni w tym okresie. Szukali ludzi, odpowiednich ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i przekonaniach. I Daszyński, przywódca partii, zwrócił się do Moraczewskiego, który w tym momencie życia był wysokim urzędnikiem państwowym, zarabiał nieźle, spodziewał się czwartego dziecka i rozpoczął budowę domu w Winnikach, czyli miał już miejsce, w którym wraz z rodziną zamierzał osiąść na stałe. I co takiego stało się, że porzucił intratny fach inżyniera kolejowego i zdecydował się na niepewny los polityka posła? To było też bardzo trudne pytanie, z którym próbowałam się zmierzyć w biografii Jędrzeja Moraczewskiego i wydaje mi się, że w tym przypadku zadecydował jednak czynnik ideowy, czyli przekonania socjalistyczne i też chęć pracy społecznej, jednak podjęcia tego wysiłku na rzecz społeczeństwa, na rzecz ludzi, którzy wymagali takiego reprezentanta w parlamencie austriackim. Przekonania socjalistyczne dojrzewały w Moraczewskim od okresu studiów na Politechnice Lwowskiej, kiedy spotykał się ze studentami właśnie z zaboru rosyjskiego i mógł prowadzić szerokie dysputy, pewnie często także, jak pan profesor wspomniał, przy winie z socjalistami przybywającymi z zaboru rosyjskiego. I właśnie tutaj we wspomnieniach Moraczewski podkreślał, jak bardzo ważny był ten okres
studiów i jak te dyskusje, spotkania, wzajemne relacje, jak wielki wpływ miały na jego dalsze wybory ideowe. Czy ktoś chciałby do tych pierwszych wyborów, czyli okresu jego posłowania, bo to... Dobrze, Moraczewski postawił wszystko na jedną kartę i w 1907 roku został wybrany posłem niewielką ilością głosów, ale dzięki bardzo dobrze zorganizowanej kampanii wyborczej, która była przemyślana i wymagała nie tylko dużego zaangażowania politycznego, zaangażowania ludzi, którzy jakby zajmowali się agitacją, ale też wkładu pieniężnego, na który tak naprawdę, które sfinansował sam kandydat. Jako poseł kariera poselska zaczęła się z dużymi długami. Wraz z rodziną przeprowadził się do okręgu wyborczego, z którego został wybrany, czyli do Stryja, i tam pozostał do 1914 roku. Po raz drugi do parlamentu został wybrany w 1911 roku, też niewielką ilością głosów i też musiał sobie poradzić z dość dużą opozycją ze strony kandydata ludności żydowskiej, ponieważ prowincja galicyjska wówczas, w tamtym czasie, była w dużej mierze przez ludność żydowską, która miała również swoje dążenia polityczne, zamieszkiwana. Był bardzo, bardzo aktywnym politykiem w Podkarpacia. Dzięki jego działalności, i za chwilę powiem, że nie tylko jego, udało się jakby zaktywizować robotników zamieszkujących Podkarpacie, stworzyć odrębne struktury partyjne w miejscu, które nie było tak naprawdę do tej pory, do momentu, kiedy pojawił się na nich Moraczewski, miejscem, gdzie Polska Partia Socjalno-Demokratyczna miałaby swoich wyborców. Nie możemy też zapominać, że w tym czasie, kiedy był tak bardzo aktywnym politykiem, jego żona Zofia Moraczewska także zajmowała się działalnością polityczno-społeczną jako jedna z członkiń Komitetu Partyjnego, Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej. Ale o ile Jędrzej Moraczewski był posłem i był jakby w swojej działalności nie miał zbyt wielu ograniczeń, o tyle Zofia Moraczewska je miała, ponieważ była matką trójki dzieci. Jakby to zadanie, ta rola w życiu była dla niej najważniejsza. Ale była kobietą, która łączyła wszystkie role w swoim życiu. Była doskonałą matką, żoną, gospodynią domową i dodatkowo jeszcze działaczką polityczno-społeczną z takim naciskiem na równouprawnienie kobiet. To jest bohaterka. Bohaterka, która dorównuje jakby swoimi osiągnięciami mężowi, ale jest jakby mniej ceniona przez historiografię, powiem wprost. Za każdym, jakby było takie przysłowie, którego w tej chwili sobie nie jestem w stanie przypomnieć, ale brzmiało między, że za każdym wielkim mężczyzną stoi kobieta, silna kobieta, i to jest bardzo dobry przykład. Czy to powiedzenie było kierowane do Piłsudskiego, oczywiście w związku też z Aleksandrą i z Marią, bo to były dość silne panie. Dobrze, zadam ostatnie pytanie w tej rundzie takiej, nazwijmy to, podstawowej, a zapewne państwo będziecie mieli też jeszcze wiele pytań. A zacznę to pytanie od cytatu, jakimi słowami zwrócił się Józef Piłsudski do Moraczewskiego, kiedy właśnie miał objąć urząd premiera, a zwrócił się w specyficzny sposób i też zaraz zastanowimy się, jak te słowa Jędrzej Moraczewski zrealizował. Cytuję. Panie kapitanie,
Moroszewski był wtedy już kapitanem saperów. Panie kapitanie, ma pan zostać prezesem ministrów, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy, by pan nie wkraczał swymi zarządzeniami w jakiekolwiek stosunki społeczne. Drugi, no i w tym momencie Piłsudski podniósł głos, wypracuje pan w ciągu jednego tygodnia ustawę wyborczą i to tak, jak gdyby pan miał budować okopy. No, Boraczewski tą ustawę przeprowadził, znaczy rząd jego pracował w ciągu chyba 3 dni, o ile mnie pamięć nie myli, czyli te okopy naprawdę dosyć szybko postawił. No, ale te stosunki społeczne, no to nie bardzo posłuchał komendanta, bo cały katalog podstawowych rzeczy przeprowadził, ale chyba Piłsudski o to nie był dla niego, do niego nie miał o to chyba pretensji, pan profesor Fliszke. No pewnie, ale niech pan przypomni, to są, kto to zapisał, sam Piłsudski? O Piłsudski mówi tak. No tam wie pan. Nie przywiązywałbym do tego nadmiernej wagi, mówiąc brutalnie. To znaczy, no tak napisał, bo tak chciał się pokazać w danym momencie, ale przecież to jest niemożliwe. Oni się znali i nie zwracał się do niego panie kapitanie, tylko pewnie po imieniu po prostu. Więc to nie przywiązałem do tego takiej wagi. On obejmował sytuację, to może też trzeba przypomnieć, w dosyć trudnym momencie. To znaczy, bo to jest tak, że przypominam, te dni, powiedzmy 12, 13, 14 listopada 18 roku, no to jest taka sytuacja, że jeszcze jest Rada Regencyjna, jest Daszyński, jego rząd w Lublinie, przyjeżdżają oni rzeczywiście i tutaj rozmawiają z Piłsudskim, ale Piłsudski od razu ma pomysł taki, że no musi poszerzyć jakby bazę tego rządu, prawda, bo endecy, czyli prawica silna w Warszawie, no, burzy się bardzo ostro, są duże demonstracje, bardzo namiętne. W ogóle sytuacja w Warszawie to jest właściwie kocioł, my o tym nie wiemy, nie pamiętamy, ale tu się dzieje mnóstwo rzeczy dramatycznych naraz. Czyli pamiętamy, że rozbrajano Niemców w Warszawie 11 listopada, ale nie pamiętamy, że tutaj obok, tu zaraz, tam gdzie dzisiaj Duda urzęduje, tam była siedziba niemieckiej Rady Delegatów Żołnierskich. Parę tysięcy ludzi im podlegało, rozsianych po mieście, pod bronią, prawda, element okupacyjny, ale zrewoltowany. Ale zrewoltowany. I w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo, co oni mogą zrobić. Z drugiej strony na Cytadeli, kawałek dalej, siedziała druga grupa potężna niemieckich żołnierzy, niezrewoltowanych, podporządkowanych swoim oficerom, którzy zresztą stawią opór zbrojny powstawaniu państwa polskiego i to będzie jeden z problemów, które trzeba rozwiązać, żeby ten opór zbrojny się nie przerodził w ogólną bijatykę na ulicach Warszawy. To jest dramatyczna sytuacja, długo by o tym mówić, osobno można o tym mówić. Ten rząd i Piłsudski działał, że tak powiem, będąc ostro atakowany z prawa i z lewa naraz. I właściwie wszelkie próby uzyskania jakichś kompromisów, to kończyły się fiaskiem. Stąd właśnie sytuacja taka, to może też trzeba powiedzieć, w zasadzie dosyć taka brzydka wręcz bym powiedział. To znaczy, że Moraczewski ustępuje ze stanowiska premiera na tydzień czy na 10 dni przed wyborami. No to kto to tak robi, prawda? Wybory miały się zaraz odbyć, niemniej, że tak powiem, rząd ustąpił przed wyborami. No, dla endeków, to znaczy, żeby osłabić ten napór endeckiej awantury i uzyskać w gruncie rzeczy taką przynajmniej bierną zgodę Dmowskiego w Paryżu na to, że tutaj istnieje rząd, który nie jest endecki. A rzecz była zupełnie podstawowa, bo się zaczyna konferencja pokojowa w Wersalu i endecy, zarówno krajowi, co groziło rzeczywiście, że, no, że Polska nie będzie, ekipa warszawska budująca państwo nie będzie miała żadnego przełożenia na konferencję pokojową w Wersalu. To była niezwykle brutalna walka polityczna, którą dzisiaj tak może nie całkiem pamiętamy, bo tak się właśnie łagodzi w imię takie, że tu Dmowski z Piłsudskim. Nie, to był wróg śmiertelny. Wróg śmiertelny. I trzeba było, że tak powiem, naprawdę się ciężko napracować, żeby tą agresję złagodzić, żeby w ogóle można było rozmawiać. Moraczewski padł ofiarą tego szukania, że tak powiem, no jakiejś możliwości. Ale wracając do tego, o co było pytane, byłem, mianowicie o te postulaty socjalne.
Oczywiście, że to przychodzili od razu z realizacją tych postulatów. Przecież te dekrety ukazały się w pierwszych dniach funkcjonowania rządu, te najważniejsze, 8-godzinny dzień pracy, prawa kobiet wyborczej, w ogóle wszystkie polityczne, równouprawnienie obywateli niezależnie od ich wiary i języka. Zapominamy dzisiaj, bo to wszyscy mówimy po polsku, a to było społeczeństwo wielonarodowe, w Warszawie 1/3 to Żydzi. I teraz, czy wszyscy mają mieć prawa wyborcze? Tak, wszyscy. Takie same. To są postulaty, kolega Grześ Nowik, który napisał taką książkę o Piłsudskim, zrobił rzecz, której wcześniej nikt nie zrobił, a to jest niesłychanie ciekawe. Mianowicie porównał te wszystkie dekrety wydane przez rząd Moraczewskiego z podpisem Piłsudskiego. No, Moraczewski sam nie mógł wydać dekretu. To były dekrety naczelnika państwa z kontrasygnatą premiera, no tak jak to zwykle jest w demokratycznym państwie. One spełniały program minimum PPS z 1892 roku. Więc jak mówimy o tym, że Piłsudski wysiadł na przystanku Niepodległość czerwonego tramwaju, to zgoda. Ale zarazem został zrealizowany program minimum. Program minimum, nie te ideologiczne rozważania, prawda, ile ma być upaństwowienia i tak, ale ten program minimum, który partia stawiała od początku, równouprawnienie obywateli, równouprawnienie kobiet, 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenia społeczne, samorządy, no tak, prawo do strajku, no i właśnie, no, w konsekwencji równouprawnienia, 5-przymiotnikowe wybory do parlamentu. To jest wszystko wprowadzone przez parę tygodni od tego 15 listopada i ja nie pamiętam, kiedy ta ordynacja wyborcza została wydana, ale to jest koniec listopada, na pewno może początek grudnia, w tej chwili nie pamiętam. Ona oczywiście nie była pisana tak od zera, bo wcześniej nad nią pracowano w tymczasowej Radzie Stanu i tam Niedziałkowski przy tym intensywnie działał, też 26-letni facet. To się w pale nie mieści. 26-letni szczeniak, który był jednym też z głównych wtedy grających, przynajmniej w PPS, ale to była partia rządząca, bardzo ważna sprawa. No więc to było, że tak powiem, to było przygotowane, publikowane i proszę Państwa, ja ostatnio czytałem Robotnika z tego czasu, który można łatwo czytać, bo jest w internecie. I to jest niesamowite, bo oni nie tylko opublikowali ten dekret, prawda, o wyborach, ale także w tym Robotniku tłumaczyli ludziom, co to jest. Pewne poszczególne artykuły, pewne poszczególne uprawnienia, na czym to wszystko polega. To jest jednocześnie budowanie świadomości i wyjaśnianie sensu tych zapisów, prawda, żeby ten wyborca w ogóle wiedział, o co chodzi, bo ten wyborca nie miał do czynienia do tej pory z wyborami. Przypominam, że wybory były kurialne. Ostatnie wybory, jakie się odbyły, to jest 16, początek 17 roku do różnych rad miejskich, ale to są nadal wybory kurialne, czyli się głosuje według stanu majątkowego i klasy społecznej. Osobno robotnicy, osobno mieszczanie, tam, prawda, właściciele domów, osobno chłopi, osobno ziemianie, każdy głosuje na swoich. A tu nagle są wybory, że tak powiem, równe dla wszystkich. To był przewrót kopernikański. W tym Robotniku piszą o rewolucji, która się dokonuje. W pewnym sensie mają rację. Znaczy, to nie jest rewolucja taka rosyjska, że tam mordują czy więżą. Nie, bo jest wolność pełna wypowiedzi, działania. Przypominam, i komuniści działają legalnie wtedy. Ale to jest niewątpliwie rewolucja w tym sensie, że drastycznie zmienia, gwałtownie zmienia stan praw obywateli, możliwości obywateli i konsekwencji tych możliwości w obrębie instytucji życia publicznego, w tym państwa. No i niezwykłe po prostu. Rzecz jest moim zdaniem warta głębokiego przemyślenia, jak to państwo powstawało. No a Moraczewski tutaj, mówię, no był drugą osobą obok Piłsudskiego i nie przywiązywałem wagi do tej relacji, mówiąc szczerze. Znaczy, kilka takich uwag. Kwestia pierwsza, to raczej pytająco patrzę na Ilonę, która tutaj jest specjalistką w naszym gronie, ponieważ padło najpierw pytanie dotyczące tego, jaka droga doprowadziła Moraczewskiego do
socjalizmu rozumianego w ten sposób, że oto rezygnuje z dobrze płatnej, dość stabilnej pracy na rzecz, to były czasy, niepewnego losu posła, tak? Ale była emerytura. Także po kilkunastu latach pracy była emerytura. Tak. Bardzo więc też... ja bym powiedział w ten sposób, że znaczy to jest taka moja intuicja właściwie, tak? I to raczej chyba ty będziesz osobą, która będzie w stanie to rozwikłać. Ale tak sobie pomyślałem, w jaki sposób okoliczności funkcjonowania tak w życiu codziennym wpływały na wybory polityczne. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Galicję, no nie da się ukryć, że ośrodkiem, częścią Galicji, w której na przykład najbardziej prężnie rozwija się na przykład ruch narodowy, to jest Galicja Wschodnia, a więc obszar, w którym ambicje polskie polityczne zaczynają się krzyżować z ambicjami narodowościowymi Ukraińców, prawda? Jeżeli mówimy o bardzo silnym przecież ugrupowaniu konserwatystów krakowskich, no to możemy wyobrazić sobie tą formację jako środowisko, które czerpie z historii, czerpie ze swojej wiedzy politycznej gdzieś w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast i zajmuje się sprawami wielkiej polityki w skali europejskiej, w skali Austro-Węgier. Natomiast w przypadku Jędrzeja Moraczewskiego tak sobie pomyślałem, że te tory, które układał, w jakiś sposób logiczny go doprowadziły do socjalizmu, dlatego że on miał możliwość zobaczenia, jak wygląda ta prowincja, tak? Jak wygląda ta prowincja i jak żyją w niej ludzie, niekoniecznie w obrębie miasta Krakowa czy miasta Lwowa, czy też w szacownych murach tylko i wyłącznie Politechniki Lwowskiej czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jak żyją ludzie na prowincji i pewnie widział również to, co my określamy tak oczywiście symbolicznie mianem przysłowiowej nędzy galicyjskiej, tak? Być może to jest jakaś odpowiedź na pytanie, w którymś momencie pada propozycja i ona przeważa, prawda? I Moraczewski mówi tak, no to w tym momencie swoją wiedzę i doświadczenie zaczynam wykorzystywać na niwie politycznej. I tutaj bym jeszcze powiedział a propos tego polecenia, które wydaje kapitanowi saperów Moraczewskiemu Józef Piłsudski, ja bym nie był do końca przekonany, że to musiało mieć taki charakter familiarny, że to nie miało rzeczywiście charakteru takiego pewnego jednak polecenia. Dlaczego? Dlatego, że właściwie biografowie Piłsudskiego zgadzają się co do tego, że mamy takie dwa okresy w jego funkcjonowaniu, no powiedzmy do roku 1918, kiedy zmienia się jego pozycja w środowisku wokół niego skupionym, prawda? Pierwszy to jest okres rewolucji, jeżeli przyjmiemy, że to była rewolucja, rewolty 1905-1907 roku, kiedy oczywiście z PPS-u odchodzi część działaczy, ale ci, którzy zostają przy Piłsudskim, zaczynają widzieć w nim rzeczywiście nie takiego primus inter pares, prawda, ale jednak przywódcę, który proponuje organizację bojową, który chce stworzyć podwaliny pod ruch powstańczy, a drugim takim momentem, właściwie epoką byłoby to lepiej powiedzieć, to jest ten czteroletni okres I wojny światowej, kiedy wyraźnie widać, że towarzysz, nie w cudzysłowie, no, towarzysz walki z PPS-u, z wielkim doświadczeniem, z syberyjskim epizodem w życiu, staje się komendantem. Tutaj zmieniają się te relacje, nawet wobec tych piłsudczyków, socjalistów, którzy byli starsi od Piłsudskiego. I do tej pory jakby uznawali w pewien sposób jego autorytet. Teraz właściwie w taki, to trudno powiedzieć w którym momencie, ale właściwie uznają swoją pozycję podkomendnych w gruncie rzeczy. Więc tutaj z tym Moraczewskim rzeczywiście mogło być w ten sposób. Natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć o takiej rzeczy, że nie możemy też abstrahować od, po pierwsze, otoczenia międzynarodowego. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, Piłsudski jako naczelnik państwa i Jędrzej Moraczewski, obydwaj noszący mundury w czasie I wojny światowej sprzymierzeńców, tak to wyglądało z perspektywy Paryża, Berlina i Wiednia, no oczywiście można powiedzieć, że byli oprotestowywani przez endecję, ale oni przede wszystkim byli nie do zaakceptowania przez naprawdę rozgrywających tego czasu, to znaczy przez państwa autanty. Paderewski to był człowiek, który rozmawiał z prezydentem Wilsonem, tak? To był ten najbardziej rozpoznawalny i znany Polak ówczesnego czasu.
Niektórzy Europejczycy i Amerykanie wątpię, mogli kojarzyć postać Piłsudskiego, mogli kojarzyć postać Dmowskiego. O tym, kim był Paderewski, po prostu wiedzieli. No to jest duże uproszczenie, ale to tak mniej więcej wyglądało. Natomiast co do ostrości życia politycznego w II Rzeczypospolitej, świat się kończy, bo ja o tym powiem, to powiedziałbym w ten sposób, że oczywiście mamy do czynienia z próbą zamachu stanu Janusza Itisa i Sapiehy, mamy do czynienia z brutalnymi manifestacjami, jeśli chodzi o wznoszone hasła endeckimi, chociażby w roku 22, czyli przy okazji oczywiście wyboru i tragicznej śmierci w zamachu prezydenta Gabriela Narutowicza. No ale to też trzeba z drugiej strony powiedzieć, że socjaliści w 26 roku, kiedy obalany był, ja to mówię, porządek konstytucyjny Polski międzywojennej oparty na konstytucji marcowej, socjaliści chcieli tworzyć oddziały wojskowe, znaczy paramilitarne, które miały uczestniczyć razem z wojskami wiernymi Piłsudskiemu w obalaniu tego porządku. Tak, ta ostrość polityczna była po dwóch stronach, bym powiedział. I polemika, bardzo tak, dobrze. Ale, nie, to właśnie nie jest polemika. Tak, ale chciałem zwrócić uwagę, bo to jest, to wszystko narasta, to znaczy coś jest skutkiem czegoś. Natomiast jeżeli mówimy o okresie właśnie, to jest grudzień 18 roku, to co tu nastąpiło, jeśli chodzi o te endeckie demonstracje? Demonstracja endecka na Placu Saskim chyba ona była, czyli tutaj zaraz obok, to jest tam pod grobem nieznanego żołnierza. No i histeria rozpętana. Oni przyszli tutaj do Pałacu Namiestnikowskiego i się wdarli do pałacu. Wdarli się do siedziby Urzędu Rady Ministrów, zaczęli rozwalać biurka, zaczęli szukać dowodów zdrady pewnie, nie wiem. Na szczęście nikogo tu nie było, ale został zdemolowany, że tak powiem, siedziba Urzędu Rady Ministrów. I to jest, że tak powiem, odpowiedź z Moraczyckiego następnego dnia, taka poważna, z groźbą, że tak powiem, represji i karania ludzi, którzy się takie rzeczy dopuszczają. Emocje były naprawdę duże i powiedziałbym, nie socjaliści byli tymi agresywnymi w tym czasie. Natomiast jedna uwaga co do, no może rzeczywiście tak było, bo ja się zgadzam z tym, że oczywiście to pan słusznie profesor powiedział, tam ta relacja między Piłsudskim a jego otoczeniem się zmieniała. Natomiast we wspomnieniach Wasilewskiego w tej chwili, znaczy opublikowanych, tam jest taki krótki moment, gdzie on opowiada, jak oni funkcjonowali. Więc jak kończyli robotę rządową tutaj w urzędzie, no tam pewnie o 8 czy coś takiego wieczorem, to jechali do Belwederu i Piłsudski leżał w łóżku, oni siedzieli na tym łóżku albo obok tego łóżka we trzech, czyli Piłsudski, Moraczewski i Wasilewski. I rozważali, co jest i co może być, co trzeba zrobić. No tak jak to polityka wygląda, prawda? No więc tamte stosunki może nie były familiarne, to za dużo tam nie powiedział, ale na pewno były jeszcze takimi stosunkami na przyjaciół w gruncie rzeczy jeszcze, prawda? Znaczy tu, no bo no jak się w łóżku kogoś przyjmuje, no nie muszę tego rozwijać. To znaczy to o czymś świadczy, prawda? Szanowni Państwo, zaraz oddaję Państwu głos, bo już mówimy, przeszło godzinę. Ja tylko poruszę dwa krótkie wątki. A propos tego, co Ty, Przemku, powiedziałeś o tym zmianie wektorów i tego, że Piłsudski się tam zmienia. To prawda, ale on jeszcze wtedy uważa, i to słusznie, że uważa, że jakby kluczem do siły politycznej są robotnicy. I on, nawet jeżeli nie wierzy do końca już ten cały taki ortodoksyjny katalog socjalistyczny, to wierzy dla robotników, że te dekrety są niezmiernie ważne i że oni będą siłą polityczną, która jemu będzie potrzebna, albo jeżeli chodzi o już jakby tlący się konflikt z bolszewikami. I to się, że tak powiem, sprawdziło, bo gdyby nie te dekrety i to, że i Moraczewski, i Norbert Barlicki, i inni jeździli na front, wojna polsko-bolszewicka mogłaby się przecież inaczej zakończyć, bo te rady by powstawały, na które liczył Lenin, a one dzięki temu nie powstawały.
A druga rzecz, że jednak wydaje się, i tu teraz uwaga, jak ty mówisz rzeczy sprzeczne ze swoją filozofią, to ja też powiem, pobroniłbym trochę tych endeków demonizowanych. No bo proszę sobie postawić w ich sytuacji. Jest jakiś rząd PPS-owski, z ich punktu widzenia czerwony, no bo oni nie rozróżniają tego, że on względem bolszewików to jest rząd umiarkowany. Oni czują, że mają większość, no i to się okaże w wyborach, że mają większość i mówią tak, no wypuszczamy władzę na rzecz szalonych socjalistów, prawda, którzy nam tu zrobią jakąś radziecką republikę, no i my nie możemy tego dopuścić. To się bierze z tego, że oni czują, że są większością i że mogą rządzić, a tymczasem nie rządzą. No i to się stąd bierze. A dzięki temu, że Piłsudski zdawał sobie sprawę, że tylko rząd ogólnonarodowy może jakby no, stworzyć Polskę, tak on poświęca Moraczewskiego i Moraczewski staje się pionkiem, znaczy staje się narzędziem, no powiedzmy sobie to brutalnie, ale mądrość też i polityka, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to, że on to przyjął. Nie każdy polityk by to tak lekko przyjął i to jest też mądrość Jędrzeja Moraczewskiego, więc jakby to o tym pamiętajmy. I paradoksalnie, operetkowy zamach pułkownika Jan Szułajtisa unacznia Piłsudskiemu, że tu musi być ktoś, kto będzie do zaakceptowania i tym kimś jest oczywiście i Ignacy Paderewski, który w zamierzeniach Dymowskiego miał przykryć Piłsudskiego sławą, możliwościami zagranicznymi, kontaktami z Woodrow Wilsonem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Piłsudski dogaduje się z Paderewskim, trochę ku zaskoczeniu Dymowskiego i endeków, ale endecy muszą to zaakceptować, bo to jest ich kandydat. I dzięki temu powstaje rząd, który jest i do zaakceptowania przez siły wewnętrzne i przez zagranicę. I dzięki temu też rozmowy na konferencji w Paryżu przebiegają tak, że Dymowski jest bardzo lojalny wobec rządu, który jest w Warszawie. Na przykład wbrew swojej naturze wycisza retorykę, z której później będzie słynny. Nie może nie być lojalny, bo jest premierem tego rządu, prawda? Znaczy jest premierem, jest razem z premierem, tak. Ale to taka moja krótka dygresja, która się przerodziła w dłuższą dygresję, to tak zawsze się dzieje. Szanowni Państwo, na pewno już rozmawiamy półtorej godziny, a nie godzinę, a tymczasem Państwo na pewno chcecie zadać pytania albo komentarze do tego, co mówimy, także zachęcam do pytań, do komentarzy, do współuczestniczenia w tej debacie o Jędrzeju Moraczewskim. Oddaję mikrofon. Ja jedną krytyczną uwagę. Nie jestem historykiem zawodowym, jak tu szanowne grono. Tu piszę 100 lat niepodległości i to nie jest jeden przypadek. To jest oszustwo. 100. rocznica odrodzenia suwerennego państwa polskiego. Niepodległości. A to się już powtarza w różnych miejscach. Przecież to trwało tylko zaledwie od 19-20 roku do 19-20 lat. I potem się skończyło. Co się działo potem, to mniej więcej wiemy. Do dzisiaj. Dziękuję. Zachęcam do pytań, komentarzy. Proszę bardzo, bo groźba jest taka, że będziemy dalej gadać. Dziękuję bardzo. Przemysław Żurawski, Welgrajewski. Ja korzystając z faktu, że także jestem historykiem, pozwolę sobie na krótki komentarz, starając się pokazać Państwu, że sytuacja w istocie była jeszcze bardziej skomplikowana, a zacznę od pochwalenia naszego dzisiejszego bohatera, również poprzez porównanie do tego, jak inni ludzie w podobnej sytuacji, chociaż przy mniejszym potencjale narodowym, nie potrafili sobie z tym poradzić. Myślę tutaj o politykach Centralnej Rady Ukraińskiej, którzy nie mieli świadomości znaczenia wojskowego wymiaru budowania własnego państwa, co z całą pewnością miał taką świadomość Jędrzej Moraczewski. I to parę tygodni zaniedbań byłoby nie do odwrócenia. I z tego punktu widzenia proszę zwrócić uwagę, że ów spór o to, kto miał większe zasługi, który z obozów politycznych tak intensywnie się nawzajem zwalczających, w zasadzie gdy prześledzimy losy tworzenia armii, doprowadzi nas do wniosku paradoksalnego, albowiem
jak, co na pewno państwo wiecie, tylko wystarczy sobie uświadomić chronologię wydarzeń. Otóż w lipcu 17 roku Piłsudski, o którym słusznie tutaj padła uwaga, że był postrzegany w Paryżu jako ten, który nosił mundur sojusznika mocarstw centralnych, ale od lipca 17 roku już siedział w więzieniu w twierdzy magdeburskiej. Natomiast symbol czynu zbrojnego endecji, czyli generał Haller, jeszcze do traktatu brzeskiego, czyli do decyzji z lutego 18 roku o oddaniu chełmszczyzny Ukrainie i buntu drugiej brygady, był wiernym sojusznikiem mocarstw centralnych, a mimo to później stał się sztandarową postacią czynu zbrojnego endecji, chociaż te pół roku dłużej walczył u boku Wiednia. Więc to wszystko w istocie było znacznie bardziej skomplikowane i to, kto kogo jak pamiętał, inaczej wyglądało, zależnie też od momentu, o którym mówimy. Te role się potrafiły zmieniać i odwracać. A sądzę, że w tym wszystkim jeszcze przy tej frustracji, o której mówiliśmy po stronie endeckiej, myślę, że jeszcze jedno zdanie, ja nie pamiętam, kto je powiedział, ale podoba mi się, uważam, że w jednym zdaniu oddaje istotę całego problemu. Otóż przełomem był rok 1908, kiedy Piłsudski założył ZWZ, a Dmowski napisał książkę Niemcy, Rosja... Związek Walki Czynnej, tak, oczywiście, czynnej. I w tej sytuacji ten czyn z jednej strony jako czyn zbrojny, a z drugiej jako czyn publicystyczny, później unaoczniony jeszcze przecież nie bezpodstawnym zróżnicowaniem obu obozów w czasie I wojny światowej popularną nazwą na aktywistów i pasywistów. Dlaczego pasywistów? Dlatego, że nawykli do konspiracji Piłsudczycy z tym treningiem konspiracyjnym jeszcze z organizacji bojowej potrafili działać ponad frontami. Natomiast posiadający trening występowania w dumie rosyjskiej endecy w warunkach wojennych tych zdolności po prostu nie posiadali. Gdy utracili bazę poprzez przesunięcie się frontu, to stali się ugrupowaniem pasywistów w tym sensie, że do momentu, w którym rewolucja rosyjska nie wyjęła Rosji z grona aliantów Zachodu, Zachód nie zwracał na nich uwagi. Dopiero ten narodziny tej słynnej później koncepcji Alliance de Replacement Polski jako państwa, które zastąpiło wymarzony sojusz Francji, a ten wymarzony sojusz to była Rosja oczywiście, dopiero w tym momencie można było ponownie uruchomić swoje działania. A zatem po pierwsze proszę pamiętać, że na to trzeba wszystko patrzeć, co często powtarzam, jak na film, nie jak na fotografię. I ci ludzie w różnych momentach mieli różne barwy i różnie byli postrzegani, a ten film czasami bardzo mocno przyspieszał i klatki się zmieniały szybko. Dziękuję. Moje nazwisko, ja współpracuję z Muzeum Politechniki i kiedyś kilka lat temu w IBL wyrzucił książkę z 1938 roku, 20 lat ustawodawstwa społecznego, społeczne regulacje, ubezpieczenia, opieka, płaca, praca i tak dalej. I wrażenie moje było 1918-38. Czy Państwo się zgodzicie, że socjaliści mieli w dużym stopniu przewagę w sensie typu ustawodawstwa, które było? Bo jak obejrzałem tą książkę, to można powiedzieć, był świat wymarzony przez socjalistów, żeby wszystko było rządzone według opiekuńczego państwa, a na to nas nie było stać. Czy ta perspektywa jest prawidłowa, że jakie zasoby intelektualne dla uregulowania sposobu i życia ustrojowego, państwowego, gospodarczego i każdego innego miały o poszczególne tu wymienione strony tego starania o przywrócenie niepodległego kraju i państwa? Jak endecja miała zapasy, bo miała doświadczenie, a socjaliści też mieli doświadczenie. Ja jestem z Galicji, więc Witos i ten Daszyński przecież byli posłami w parlamencie austriackim, a takich możliwości długiej pracy endecy w rosyjskiej dumie nie mieli, ale jakąś inną mieli na tym polu. Bo potem, czy kto miał puste szuflady, a dużo gadał, a kto potrafił i gadać, i wojsko miał, i jeszcze ustawy produkował. I uregulował wszystko, a może za dużo nawet, nie? Dziękuję. Szanowni Państwo, proponuję, żeby jeszcze zebrać może z dwa
głosy z sali i wtedy będziemy zbiorczo odpowiadać. Rozumiem, że to jest takie też pytanie o politykę ekonomiczną, prawda? Dobrze. No to w takim razie, Szanowni Państwo, kto miał lepszą... A, to może jeszcze tak, to jeszcze prosimy. Tak, tak, to jeszcze. Proszę Państwa, ja dla odmiany nie jestem historykiem i nie bardzo mam, że tak powiem, tytuł do tego, żeby podejmować dyskusję z Panami tutaj, ale chciałbym na pewno na kilka spraw zwrócić uwagę. Tak wyrywkowo może potraktuję. Po pierwsze na związek Moraszewskiego z Piłsudskim. Zaczęło się od tego, że Moraszewski pracując w Spasie na przy budowie kolei i w Samborze otrzymał od starosty Ryciego paszport dyplomatyczny. Ten paszport do niczego mu nie był potrzebny, nadinspektora kolejowego. Tym paszportem posługiwał się Piłsudski w drodze do Tokio. Kiedy się spotkali, to Piłsudski powiedział: a, to ja pana znam z paszportu. I tak się zaczęła ich znajomość. Inny wątek to konwent A. Piłsudski, kiedy spodziewał się, że będzie aresztowany, powołał taki konwent i na czele tego konwentu postawił Moraszewskiego. Proszę Państwa, Moraszewski był w niezmiernie trudnej sytuacji, ponieważ on de facto stał się zastępcą Piłsudskiego, tyle tylko, że konwent był organizacją tajną. W związku z tym potencjał Moraszewski miał bardzo duży, natomiast możliwości wykonawcze bardzo znikome, bo nikt nie wiedział, kto to jest. Nie mógł się ujawnić. I kiedy taki epizodik z końca wojny Moraszewski zaprzyjaźnił się w parlamencie wiedeńskim z takim Czechem Habermanem, to była postać podobna do Piłsudskiego w Polsce, działającego na terenie Czech. I oni postanowili, że pod koniec wojny zrobią pucz. I kiedy będzie hasło do ostatniego ataku austriackiego, to wojsko złoży broń i pójdzie do domu. I taka akcja była przygotowana. Był w to wtajemniczony Recmigły, ale kiedy doszło do wymarszu wojska, to wojsko wymarszerowało i to się nie odbyło. Taki był zwyczaj, że w parlamencie wiedeńskim przewodniczący parlamentu, rozpoczynając sesję, zawsze zdawał relacje z tego, co się dzieje na froncie. I wtedy, kiedy Moraszewski z Hibermanem czekali na to fiasko tego wydarzenia, okazało się, że wojska ruszyły, że w ogóle wszystko się stało. Moraszewski po tym, przede wszystkim to w trakcie tego spotkania, to gdyby go Hibermann nie podtrzymał, to by się przewrócił z wrażenia. Był to straszny zawód dla niego, bo po doskonale przygotowanej akcji sprawa upadła. Był to drugi moment, kiedy Moraszewski chciał się zastrzelić. Przygotował list do żony, ale pomyślał, że jeszcze musi sprawdzić, dlaczego się tak stało. A, to taka ciekawostka tam. Inna sprawa, która bardzo mocno, że tak powiem, ustawia Moraszewskiego, a też jest jakoś tak przemilczana, to jest wojna 20 roku. W czasie tej wojny Moraszewski został wysłany do obrony Włocławka.
z jego polecenia, jak się zorientował, że horda bolszewicka zbliża się do Wisły i że on z małą grupą saperów nie jest w stanie utrzymać tego wojska, postanowił spalić most. Proszę Państwa, piękny, drewniany, duży most. Moraszewski był inżynierem, budował wiele mostów, wiele tuneli, znał dobrze trud, jaki był włożony w wybudowanie tego mostu i wydanie decyzji o spaleniu tego mostu dla niego było niezwykle trudną decyzją. Ale na przeciwwadze sytuacji państwowej podjął się takiej decyzji. Miał wielkie wyrzuty sumienia i wielkie obawy o ocenę jego stanowiska. No, Józef Piłsudski odznaczył go orderem Virtuti Militari, ale proszę Państwa, znaczenie tego wydarzenia, to wojna 20 roku opisywana jest jako jedna z 18 znaczących bitew w skali świata. I tu Moraczewski nie dopuścił do przedarcia się hordy bolszewickiej przez Wisłę do Niemiec. No to przecież zasadnicze znaczenie, zasadnicza zaleta zwycięstwa wojny 20 roku. Poza tym chciałem powiedzieć, że wśród wielu polityków, o których się mówi dzisiaj przy różnych okazjach, Moraczewski był tym politykiem, który był nie tylko w dziedzinie politycznej, ale był również żołnierzem, który walczył w legionach Piłsudskiego z bronią w ręku. Wprawdzie powiedział, że szabli użył tylko raz dla wypędzenia myszy spod pryczy, ale wynikało to z tego, że Piłsudski Moraczewskiego po prostu oszczędzał. Nie wstawiał go nigdy w pierwszą linię, bo bardziej cenił jego głowę i jego świadomość niż to, żeby zginął marnie na polu bitwy. No takich fragmentów też mi się po głowie kojarzy mnóstwo, ale nie będę więcej głowy zawracał. Dziękuję bardzo. To tyle. A, panie profesorze, jeszcze bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Pan Moraczewski nie ustąpił z PPS-u. Pan Moraczewski z PPS-u został wyrzucony w haniebny sposób. Został wyrzucony i tak się rozstał. Jak również swój mandat premiera złożył również nie z własnej woli, tylko w wyniku zamachu. Zamachu Jonasza Tisa. No, to bardzo ciężki moment był w jego życiu. No, tak się stało. Powiem, że dosyć ciekawe stanowisko w tym zamachu zajął Piłsudski, który bardzo pobłażliwie potraktował zamachowców, tak jakby się to nazywał to operetkowym zamachem, ale zamach był dość niebezpieczny. Gdyby nie przypadek z generałem Szeptyckim, to nie wiadomo, jakby się to skończyło. Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam, to tak, to niby operetkowe, ale w gruncie rzeczy mogło być źle. Oni uprowadzili między innymi Moraczewskiego, prawda, porwali go właściwie z samochodu na ulicy, zabili do jakichś garaży, pilnowali ich jacyś niewydarzeni, prawda, endecy oczywiście, pełni emocji. No, do Tuguta ministra strzelano, no, poszła cała grupa, prawda, zająć Belweder, na szczęście, no, oczywiście to już była beznadziejna grupa i udało się ich rozbroić na wejściu, ale to nie było takie całkiem bezzasadne, oczywiście nie był to zamach w kategoriach poważnych przewrotów politycznych, ale powiedziałbym, cała sytuacja była taką, to wszystko jeszcze było niepewne, to wszystko było takie niezorganizowane.
I w gruncie rzeczy to, co Polsce groziło, to anarchia. To anarchia. Że tak powiem, nie wiadomo, kto wydaje rozkazy, jedni uznają jednych, drudzy uznają drugich, a przepraszam, z Nowym Rokiem Armia Czerwona zawitała do Wilna już i szła dalej. Nie to, że tak powiem, to był kres jej. Więc groźba tej anarchii była w gruncie rzeczy groźbą upadku państwa. Natomiast druga rzecz, to znaczy z tym wyrzuceniem z PWS, to jest skomplikowane, dlatego że to jest tak, że no, partia przyszła do opozycji, Moraczewski był ministrem robót publicznych, partia zażądała, skoro przychodzimy do opozycji, to ma pan się, czy masz się towarzyszu się podać do dymisji. Moraczewski powiedział, że się nie poda do dymisji, no to go wyrzucili. Dobrze, ale pytanie było, że tak powiem, i to na to chciałem odpowiedzieć, zwłaszcza tam na pana, o te programy alternatywne różnych zmian społecznych. Endecja nie miała takich planów. Cała ta historia, o których tutaj mówimy i akcentujemy, 8-godzinny dzień pracy, prawa kobiet, równouprawnienie obywateli, to są postulaty, które Endecja odrzucała. Ona nie chciała tego. Oto między innymi szedł ten bój, ta cała agresja, prawda? Endecja w zasadzie nie akceptowała 8-godzinnego dnia pracy, to był postulat socjalistów. Nie mówię, co ona chciała, bo prawdę mówiąc nie znam. To musieli być specjaliści Endecji, czy oni w ogóle mieli jakieś projekty przygotowane na taką sytuację. Nie akceptowała prawa do strajku, nie akceptowała praw wyborczych kobiet. Paradoksalnie, bo dzięki w gruncie, czy to jest taki śmiech historii, bo te prawo, no tak to było, no, że prawo wyborcze kobiet spowodowało to, że większość kobiet na Endecję zagłosowała. Bo zwłaszcza na prowincji, małe miasteczka za księdzem proboszczem. To Pragier opisuje gdzieś w swoich pamiętnikach. Znaczy, jakby oni nie dali tych praw wyborczych kobiet, to może by się przy władzy utrzymali. Kobiety zmiotły na rzecz, że tak powiem, no klerykalnych głównie środowisk. Ale Dmowski i Endecja z przyczyn zasadniczych byli przeciwni temu. To jest również później, po 18 roku, jest publicystyka na ten temat, też w gazetach, no, że oni uważali, że to jest niesłuszne, to służy rozbijaniu rodziny, mąż będzie głosował tak, żona tak, no to demoralizacja i rozpad rodziny, nie wolno. Jeden głosuje mąża wszystkich, to by było najlepsze. I to był ich pogląd generalny. W związku z tym oni, że tak powiem, stopniowo, nie mówię, no, musiało upłynąć dobrych parę lat, kiedy to się okazało, że są to postulaty nie do... No nie można już tego cofnąć. No i to już tak zostało. Natomiast generalnie publicystyka przed przewrotem majowym, ja mówię z taką pewnością siebie, bo ja kiedyś tę gazetę warszawską całą przeczytałem. Więc pamiętam, co oni tam wypisywali. No to mówili, że to właśnie i 8-godzinny dzień pracy, i strajki, i prawo do strajków, i nadmiernie rozbudowane ustawodawstwo społeczne paraliżują rozwój przemysłu. Polska, że tak powiem, będzie słabsza przemysłowo i to musi być cofnięte. Przed majem 26 roku to były projekty ustaw cofających przynajmniej część ubezpieczeń społecznych, ograniczających prawo do strajku. I stąd, że tak powiem, też to też, jak się mówi o przewrocie majowym, trzeba wziąć pod uwagę dla socjalistów, dla lewicy, dla środowisk robotniczych. Zamach majowy nastąpił w momencie, kiedy Endecja miała złożone w Sejmie projekty ustaw zmierzających do ograniczenia ich praw. No więc to nie to, że tam jacyś publicyści, tylko to już były pewne projekty ustawodawcze, które musiały oczywiście wywołać bunt, sprzeciw najradykalniejszy, jaki sobie można wyobrazić. Więc to był inny model społeczeństwa po prostu. Prawicowy model społeczeństwa był inny i jakby się mijał z tym, o czym my tutaj mówimy, jeśli chodzi o prawa obywateli, o właśnie sposób zorganizowania społeczeństwa. Tak samo dotyczyło to na przykład praw wyborczych mniejszości narodowych. Endecja tego nie akceptowała, żeby Żydzi czy jacyś Ukraińcy na Kresach mieli te same prawa co Polacy. A jak to rozwiązać w sensie formalno-prawnym, no to były duże chodzenie, że tak powiem, do głowy, jak to zrobić. Ostatecznie też przed majem 26 zaproponowali zniesienie proporcjonalności.
czyli obywatele w Polsce Zachodniej, mniej obywateli potrzeba dla wyboru posła, w Polsce Wschodniej więcej obywateli trzeba dla wyboru posła, żeby, że tak powiem, osiągnąć tą sytuację, żeby Ukraińcy głosowali, no, musieli mieć dużo więcej głosów, żeby wybrać posła. A co zrobić z Żydami? No to w ogóle nie wiadomo, natomiast wiadomo, że dla Endecji to był absolutny wróg, którego na każdym kroku należało zwalczać. I tu było, że tak powiem, znowu absolutna kolizja wizji państwa, społeczeństwa, relacji między obywatelami. Ale ja się zgodzę z tym, co powiedział Mikołaj Mirowski, że oczywiście przy tych wszystkich zasadniczych, absolutnie zasadniczych różnicach politycznych, ideowych, wizji państwa, narodu, człowieka, wszystko było różne. To oczywiście oni się bali, że rząd Moraczewskiego, rząd to jest kieryńszczyzna. Używali w polityce tego określenia. Kieryńszczyzna, czyli to, co było w Rosji między rewolucją lutową a październikową, rząd lewicy, który, że tak powiem, popuszcza ludowi, doprowadzi do rozkładu, i ostatecznie to się zakończy rewolucją bolszewicką i przejęciem dyktatury. I oni uważali, że to Piłsudski do tego prowadzi. No okazało się odwrotnie, że właśnie Piłsudski i Moraczewski, ten potencjał, bo ten potencjał był, to się tak wydaje, że go nie było, był probolszewicki, znaczy był w sensie, że tak powiem, nędzy. W samej Warszawie było 100 tysięcy bezrobotnych. Państwo rozumieją, że jest 100 tysięcy bezrobotnych? Dla których nie było zasiłków. Były fabryki zamknięte, ludzie, że tak powiem, nie mieli co jeść. Ten rząd między innymi musiał się zająć tym, żeby tym ludziom dać co jeść. Ale ostatecznie to zagrożenie... To w przedwiośniu idealnie widać. Ale sytuację właśnie... Ale, no dobrze, ale pytanie, jak zlikwidowano problem 100 tysięcy bezrobotnych? Ano przez armię. Pobór do armii. Jak zabrano, że tak powiem, wielu z tych ludzi do wojska, to tam dostali ubranie, dostali jedzenie i byli w wojsku i, że tak powiem, stopniał problem buntów społecznych, ale to już co prawda było chyba po Moraczewskim, to już za Paderewskiego, to były wielkie manifestacje bezrobotnych. Policja strzelała, zabijała ludzi. To był potencjał niezwykle groźny, a do tego dołóżmy właśnie te wszystkie namiętności polityczne, dołóżmy, że tak powiem, 1/3 obywateli żydowskich, którzy też mieli swoje różne, prawda, żądania, a z drugiej strony no, atmosfera była jaka i do czego prowadziła we Lwowie, to wiemy, tak? Tu pogrom też mógł być w każdej chwili. W związku z tym to było wszystko szalenie niepewne i wymagało ogromnej wrażliwości, realizmu, zdolności myślenia, co może zrobić druga strona, żeby wyminąć te wszystkie dramaty. W pewnym sensie po tych lekturach różnych, które ja miałem, to uważam, że to jest do Polski. Państwo powstało, to był cud. Bo znając naszą obyczaje, namiętność, agresywność, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, to wiemy wszyscy, to tak jest, że potrafiono w tym momencie wyminąć te wszystkie rafy, które właściwie czekały prawie każdego dnia. Prawie każdego dnia. No powieszono sztandar, przypominam, czerwony na zamku. Wisiał sztandar czerwony, prawda? Manifestacja socjalistów powiesiła czerwony sztandar na zamku. Boże, jaka to była awantura. Prawie jak przewrót bolszewicki. A jednak ten sztandar został. Na mniej więcej miesiąc wisiał na zamku czerwony sztandar. Ale w Robotniku pisali, i to jest, warto o tym pamiętać i tym zakończę, wisi sztandar czerwony i biało-czerwony. Dlatego, że i my, socjaliści, i cała Polska była prześladowana przez tyle dziesięcioleci i dzisiaj odzyskujemy prawo wyrażania. Te dwa sztandary muszą zawsze iść razem. Znaczy, taką uwagę, jeśli Państwo pozwolą, ponieważ Pan pytał o ustawy i przygotowane reformy przez socjalistów. Mam wrażenie, że przygotowanie ustaw i pewien program społeczny, konsekwentny, to jest jedno. Natomiast teraz kwestia skonfrontowania tego z praktyką, z tym, co da się zrobić, to jest kwestia inna.
Ja myślę, że się zgodzimy co do tego, tak mam wrażenie przynajmniej, że tak to wyglądało, jeżeli mamy mówić o takim najczystszym socjalistycznym rządzie, to znaczy jeszcze bez protektora w postaci naczelnika państwa, no to będzie na pewno rząd Ignacego Daszyńskiego. I teraz jeżeli państwo porównają zapowiedzi rządu Ignacego Daszyńskiego z dekretami, no umownie określam to, rządu Moraczewskiego, dekretami naczelnika państwa, ale rządu Moraczewskiego, to zauważymy, że tam odpadła cała ta warstwa zapowiadana przez Daszyńskiego, a określona jako nacjonalizowanie, tak, poszczególnych, że tak powiem, sektorów czy części gospodarki. Teraz, jeżeli państwo popatrzą w praktyce znowu na to, które z dekretów, które z posunięć rządu Moraczewskiego tak naprawdę udało się zrealizować w pełni w okresie II Rzeczypospolitej, przyjmijmy, że w takim razie do 26 roku, czyli do roku przewrotu majowego, który zmienia system, zmienia ustrój polityczny, to śmiałbym zaryzykować takie uproszczenie, że to jest przede wszystkim warstwa, którą byśmy określili dzisiaj jako tak zwane prawa obywatelskie. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu kwestie społeczne, które po prostu wymagały pieniędzy, a tych pieniędzy w tym państwie zwyczajnie nie było. Ja myślę, że tutaj, ponieważ rozmawiamy już o ogólnych problemach II Rzeczypospolitej, to chciałbym jednak wrócić do tego Moraczewskiego. Na tym też według mnie polega wielkość Moraczewskiego jako premiera. Państwowiec, socjalista, który jakby czuł, jaki element z programu socjalistycznego, który przecież był mu drogi, on był działaczem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, tak, był socjaldemokratą, można wprowadzić w życie z jednej strony, aby spowodować pewne rozładowanie nastrojów społecznych, to taktyka, a z drugiej strony strategia, no aby jednak realizować ten ideał, do którego dążyli socjaliści, niezależnie od tego, jak go będziemy oceniać, nazwijmy to państwa sprawiedliwości społecznej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że mówimy o programie socjalistycznym w polskim otoczeniu i w polskich warunkach społeczno-gospodarczych, bo wiele z posunięć, które proponowali polscy socjaliści, które były określone jako socjalistyczne, na przykład już dawno funkcjonowały w państwie opiekuńczym, jakim było ni mniej, ni więcej, tylko cesarstwo niemieckie po prostu. Ja tego do tej kwestii gospodarczej króciutko tylko powiem, bo i też wrócę do Moraczewskiego, bo Moraczewski, kiedy akceptuje rządy sanacyjne, jako się legalizuje przecież, a się legitymizuje jako minister, to wtedy opowiadał się za taką koncepcją, a to była szersza koncepcja, która miała wyciszać niepokoje społeczne, czyli tak zwanego arbitrażu. Wtedy uważał, że arbitraż, czyli to, że w zasadzie on uważał, że rządy sanacyjne to są nasze rządy, czy nasze, to znaczy lewicy piłsudczykowskiej. Więc nie ma powodu do strajku, tylko raczej, żeby łagodzić te konflikty społeczne przez arbitraż. Żeby jakby nie dawać też broni endekom, no umówmy się. Ale nie tylko endekom, Witosowi. I on potem odchodzi od tego arbitrażu i zauważmy kiedy. Kiedy jakby umiera Piłsudski. Kiedy umiera Piłsudski, kiedy czuje się jakoś psychicznie zwolniony z lojalności wobec marszałka, wraca do idei strajku jako na narzędzia socjalistów wymuszania pewnych postulatów społecznych czy socjalnych. No wraca do jakby do tego, z czego zaczynał, jakby do ideowego socjalizmu. Mam takie wrażenie, że na groi jego poglądów jednak ciążyła, albo po prostu miała ogromne znaczenie, jednak zażyłość z Piłsudskim. Gdyby nie to, on pewne rzeczy inaczej pewnie realizował. Zresztą ta zafascynowanie syndykalizmem dopiero przychodzi po 1935 roku, więc jakby to też jest jakby klucz do zrozumienia jego filozofii, także jakiejś ekonomicznej. Rozumiem, że są pytania, tak? A oczywiście, komentarze zawsze. Dziękuję bardzo. Chciałbym poprzeć niektóre tezy, które tutaj padły, dodatkową ilustrację im dając, a myślę, że te kilka tygodni, jak państwo podkreśliliście, na przełomie roku 18 i 19, kiedy Jędrzej Moraczewski był premierem, warte są podkreślenia jako moment szczególnie dramatyczny, ponieważ my zwykle ucząc się o tym w szkołach, uczymy się o poszczególnych wyzwaniach osobno. A tak jak powiedział pan profesor, jak się czyta gazety, tak, to wtedy widać, tak jakbyśmy żyli w tym momencie, bo czytamy to, co gazeta tego dnia nam opowiada. Więc spróbujcie państwo sobie wyobrazić, że czytacie gazetę z tamtego okresu, po kolei przez te parę tygodni i co byście wówczas zobaczyli?
W momencie obejmowania władzy przez Jędrzeja Moraczewskiego już toczyła się wojna z Zachodnioukraińską Republiką Ludową o Lwów. Naprawdę się toczyła. Nieco udawane działania zbrojne toczyły się na Wołyniu przeciwko Ukraińskiej Republice Ludowej, która od 22 stycznia 19 roku formalnie, ale tylko formalnie wchłonęła Zachodnią, a jednocześnie toczyła wojnę z bolszewikami na południe od Prypeci, a na północ od Prypeci Polska zaczynała toczyć wojnę z bolszewikami jeszcze nieintensywnie, prawda, bo to te tygodnie to jeszcze się dopiero zaczyna samoobrony właśnie tam Wileńska, Mińska, jeszcze starcia regularne nie, ale już widać, że ta groza nadchodzi. W styczniu zaczynają się walki na Śląsku Cieszyńskim, jest uderzenie czeskie czy czechosłowackie, a 27 grudnia 18 roku zaczyna się powstanie wielkopolskie, po czym zaczyna się fundamentalne wyzwanie dyplomatyczne, o czym wspomniał pan profesor, czyli początek konferencji paryskiej pokojowej, która ma umodelować całą Europę. I wobec tych wszystkich wyzwań rząd musi zająć jakieś stanowisko. A to nie jest czas, w którym mamy internet i się komunikujemy szybciutko, zbierając informacje ze wszystkich tych regionów, co się dzieje. Tak więc to trzeba wszystko zorganizować także w zakresie dopływu informacji, ich przetworzenia, też nie na komputerze, tylko na maszynie, no i przepisać przez te sześć kalek. No, oczywiście nie mówię o wspomnieniach, tak, ale wówczas to też tak działało. W sytuacji biedy. Państwo mówiliście znacznie bardziej o biedzie tej, jak rozumiem, już lat II Rzeczypospolitej, ale proszę sobie wyobrazić skalę biedy w roku, na przełomie roku 18 i 19. To pan profesor wspomniał to zdjęcie bezrobotnych z rynku pracy, to powiedzmy bezrobocia. Tak? Ale żeby to zilustrować mocniej, Państwo to wiecie, ale sobie to uświadomcie. W jakich walutach mieli Polacy oszczędności, ci w ogóle mieli, tak? Bo większość nie miała żadnych. Ale w jakich walutach mieli oszczędności? W rublach rosyjskich, w koronach austro-węgierskich i w markach niemieckich. To wiecie Państwo, co mogli sobie z nimi zrobić, o ile to nie były złote ruble w monetach, tak? To reszta się nadawała, powiem delikatnie, dać dzieciom do zabawy. A druga kwestia, mamy pewien stereotyp I wojny światowej, który jest wykształcony pod wpływem kinematografii i literatury i dotyczy frontu zachodniego. Faktycznie nie przetrwał, bo główne mocarstwa walczące nie przetrwały wojny, te, które walczyły na froncie wschodnim. Ani Austro-Węgry po wojnie nie tworzyły legendy swoich działań, ani Rosja carska, prawda? Więc, a Niemcy mieli co innego na głowie. Ale trzeba sobie uświadomić, że w odróżnieniu od frontu zachodniego tutaj ten front chodził. I wojska to wszystko niszczyły. Jak Państwo na początku zapytaliście, jak to się stało, że Piłsudski przekonał posłów do parlamentu austro-węgierskiego, czy austriackiego, bo to było osobne. On też i Moraczewski też, ale co przekonało tę ludność? Doświadczenie wojny. Witos pisał o 20 tysiącach powieszonych i rozstrzelanych przez wojska austro-węgierskie w Manii Szpiegowskiej w czasie toczenia walk w Galicji. Zapewne ich też aż tylu nie było, pewnie ich było około 5 tysięcy, co też nie jest mało, ale przecież dla reakcji społecznej liczy się wyobrażenie o tym, ile to było. Pamiętajcie Państwo zarządzenie rosyjskie powtórzenia taktyki z 1812 roku spalonej ziemi i zarządzenie ewakuacyjne, które spowodowało wyprowadzenie około 2 milionów ludzi. A na to jeszcze później nałożyły się z kolei niemieckie konfiskaty i ewakuacje rozmaite. I pewna rzecz symboliczna, co przekonywało, tu pan profesor odwoływał się do sentymentów klerykalnych. Tak, jak dzwony ze świątyń pozabierano na łuski, bo nie było metali kolorowych na łuski dla produkcji wojennej, pocisków, czy naboi raczej, to oczywiście, że to przekonywało ówczesne społeczeństwo polskie, że ani żołnierz cesarski, ani carski, ani cesarsko-królewski nie jest polski. Nie jest nasz, może tak powiedzmy, nie jest nasz. Na początku wojny to jeszcze byli nasi, ci byli nasi, tamci byli nasi. Po tych paru latach już wszyscy wiedzieli, że żadni nie są nasi, tylko nasi są nasi. Więc ten element dojrzewał i on właśnie musiał być skumulowany w tych paru tygodniach. I tu Moraczewski miał wyjątkową rolę do odegrania, albowiem to był sam początek. I zarówno skala biedy, jak i
skala ubóstwa instrumentów do radzenia sobie z tym, bo w miarę rozwoju państwa ta ilość instrumentów przybywała, a przez te pierwsze parę tygodni ich w zasadzie nie było. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, powoli będziemy się zmierzać ku końcowi. To patrzę, jak rozmawiamy dwie godziny, więc ja mam propozycję taką, żebyśmy spróbowali może dokonać jakiejś puenty postaci Jędrzeja Moraczewskiego. Ja już nie będę Państwu prosił o jakieś konkretne jego dokonanie, bo wszyscy i tak rozdyskutujemy o rządzie Moraczewskiego, ale przecież przyznajmy, że i Narodowa Demokracja również, nikt nie podważył tych reform rządu Moraczewskiego, więc on miał, chociaż krótko rządził, to miał kolosalne znaczenie. Więc proszę Państwa o puentę tejże postaci. Zaczniemy oczywiście od pani doktor, która teraz z Moraczewskim wciąż przecież jakby no użyje tego tak, żyje cały czas za pan brat, więc Ilona Florczyk. Ja przysłuchuję się naszej dyskusji i jakby patrzę na postać Moraczewskiego z wielu stron i myślę, że on był w centrum wszystkich tych wypadków w kraju, w Warszawie, wypadków międzynarodowych i uważam, że ten moment, czyli moment objęcia urzędu prezydenta, jak wtedy mówiono, Rady Ministrów, był kulminacyjnym w jego karierze, a udało mu się właśnie pokonać bardzo długą drogę z parlamentu austriackiego do przewodzenia władzy państwowej w II Rzeczypospolitej. Później jakby u tego pozostał członkiem elit politycznych II Rzeczypospolitej, ale takiej pozycji jak w 1918 roku już nie uzyskał. Niemniej jednak ta cała droga jakby upoważnia nas historyków do podnoszenia zasług Moraczewskiego i przypominania tej postaci nie tylko w naszym środowisku, ale także jakby wśród szerszego grona odbiorców. Krótko. Tak, w zasadzie ja powiem to samo. To znaczy i ta dyskusja prowadzi też do zrozumienia, że właściwie to było te parę tygodni. To strasznie mało jak na całe życie człowieka. Ale te parę tygodni to była taka kulminacja, która pozostawiła go jako postać centralną w jakimś sensie, na pewno nie w jakimś, w tamtym momencie centralną, ale też i jako jedną z najważniejszych postaci naszej tej historii państwowej, no bo tworzyła to państwo. Pan to słusznie wspomniał o tych narzędziach i znowu sobie przypomniałem z tego robotnika, mianowanie na przykład komisarzy w powie, że nie było administracji lokalnej, kto ma w Płocku czy jakimś Mińsku Mazowieckim, jak coś wybuchnie, no trzeba było mianować komisarzy, którzy reprezentują administrację państwa na tym terenie. To on znowu zrobił, jego rząd, prawda, z Tugutem na czele. To państwo i od góry, czyli ordynacja, przygotowanie wyborów, właśnie jeszcze jedna rzecz, to też w tym robotniku zauważyłem, do tych komisarzy takie pismo drukowane, że mają spisać ludzi na swoim terenie, którzy mają głosować za parę tygodni. No przecież nie ma list wyborczych, prawda? Trzeba sporządzić listy wyborcze. Kto ma prawo głosu? Na całym terenie. I oni to robią. Błyskawicznie. No to jest wszystko budowanie państwa. I powiedziałbym, że tym się zajmował Moraczewski, jako oczywiście ze swoimi ministrami, prawda? Uruchamianie kursów, też takie coś widziałem w tym robotniku, uruchamianie, otwieranie kursów dla urzędników państwowych, akurat w zakresie opieki społecznej. Selekcja, jakiś konkurs, prawda? Odbywał się, iluś się tam zgłosiło, iluś przyjęto, zaczęto uczyć ludzi, jak to wszystko ma funkcjonować. To jest, proszę Państwa, no, tworzenie państwa. I teraz ja mam takie głębokie wrażenie już od lat, właśnie oburzenie takie we mnie narasta, że wśród właśnie tych postaci, które się wymienia z okazji 11 listopada, jego w ogóle nie ma. Nigdy go prawie nie ma. On nie jest nieobecny. Jakby on nie był ważny. Pojawiają się, tak jak słusznie ktoś powiedział, to jest próba stworzenia, ma to swój sens taki państwowy, żeby różne tradycje, prawda, jest. Nagle się pojawia Korfanty, który nie miał z tym nic wspólnego.
Paderewskiemu no nie chcę nic odbierać, ale jego nie było w tym momencie, kiedy to państwo powstawało. Potem oczywiście miał zasługi, wcześniej miał zasługi, ale akurat tego, który to robił, nie ma. I nie ma, mówię, to co powiedziałem na początku, nie ma ulicy Moraczewskiego, w Warszawie na pewno, a chyba nigdzie. No w Szuleju, jeszcze by miało nie być w Szulejówku. Ale przepraszam, no to powinno być w każdym mieście. No, dzięki Bogu. Ale to jest postać, że tak powiem, która naprawdę powinna być przypominana. No bo to są zupełnie fundamentalne zasługi dla państwa. A oczywiście wcześniejszy i dalszy jego los życia jest ciekawy, ale no jasne, już nie ma tej rangi. No ale co może mieć większą rangę niż stworzyć państwo, na miły Bóg? Ale przepraszam, w Krakowie jest Macieja Moraczewskiego. To znaczy, ja tak zastanawiałem się właśnie, jakimi słowami można było podsumować Jędrzeja Moraczewskiego, oprócz tych, które już zaproponowałem i które naprawdę, proszę mi powiedzieć, zupełnie przypadkowo się ułożyły w taki skrót, tak? Czyli powiedziałem państwowiec, piłsudczyk, socjalista, PPS z tego wyszło, tak? Ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedno lepsze określenie, biorąc pod uwagę nie tylko jego zaangażowanie polityczne, ale to po prostu generalnie jakim był człowiekiem również w sferze publicznej. Jest takie określenie, które funkcjonowało przez bardzo długi okres czasu, w którym Jędrzej Moraczewski jeszcze działał, znaczy już działał, czyli w okresie zaborów. I to określenie również było popularne, kiedy się chciało powiedzieć o człowieku bardzo krótko, ale wszystko. To znaczy w okresie II wojny światowej, okupacji niemieckiej i sowieckiej także, kiedy Jędrzej Moraczewski także żył. To było takie uniwersalne, dwuwyrazowe pojęcie, które zawierało wszystko, to znaczy takie cnoty jako człowieka i cnoty również obywatelskie, patriotyczne. Mianowicie jeden Polak do drugiego, pokazując na kogoś, mówił: to uczciwy Polak. No to wydaje mi się, że do Moraczewskiego to właśnie by pasowało. Szanowni Państwo, no to jeżeli, Przemku, ty poruszyłeś się na przez chwilę okres II wojny światowej, to ja powiem taką konstatację. Ja zresztą o tym mówiłem i zachęcam Państwa do lektury poniedziałkowego Ale Historia, tam też mówią o Moraczewskim, że właśnie los rodzin Moraczewskich, Zofii, Jędrzeja i wszystkich dzieci, które niestety zginęły, ten los symbolicznie też pokazuje ogromną hekatombę, jaką poniosła Polska w czasie II wojny światowej. I tak wielopokoleniowa rodzina, tak jakby zakorzeniona w tradycji no wcześniejszego właśnie powstania styczniowego i tak dalej, i znika. Znaczy w zasadzie 80%, 90% tej rodziny nie istnieje. Tak? I to jest też taki symboliczny, i to trzeba pamiętać za każdym razem, kiedy obchodzimy stulecie, czy kolejne rocznicy 11 listopada, że niestety 39 rok jest taką granicą dramatycznego zerwania. Zerwania, które nie da się porównać z zaborami, bo jakby no, ta tkanka biologiczna jest dramatycznie zerwana. I Moraczewscy płacą też tą straszną cenę. I właśnie dlatego, i też dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, warto przypominać i Jędrzeja Moraczewskiego, jego żonę i całą tamtą tradycję, ponieważ ta Polska gdzieś zginęła po 1945 roku i ona się dopiero z mozołem odbudowuje. Ona się nigdy już nie będzie tą Polską, ale to, że będziemy pamiętać o tych postaciach, będzie na pewno niezmiernie ważne. I to jest też jakiś taki smutny testament, który nam zostawiła rodzina Moraczewskich, bo ci wszyscy ludzie też oddali życie. I o tym już nie można zapomnieć. A ja dołączam się tutaj do tych apeli, a myślę, że to się będzie zmieniać, o więcej ulic Moraczewskiego, ale też o ulicy Zofii Moraczewskiej, bo wydaje mi się, że Moraczewski nie byłby takim socjalistą, jakim był, gdyby nie jego małżonka, która chwilami była wiele bardziej radykalniejsza od niego. I to też należy pamiętać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie i niewychodzenie, a my długo gadaliśmy. A to jest taki pierwszy papierek lakmusowy, że goście i tutaj zebrani już trochę przynudzają. Państwo nie wychodziliście, bardzo za to dziękuję. Ja też bardzo dziękuję naszym uczestnikom, a rozmawiali dzisiaj o Jędrzeju Moraczewskim. Pan profesor Andrzej Friszke.
Doktor Iwona Florczak. Profesor Przemysław Weigertner. I ja również się nisko kłaniam. Dziękuję.